mamy szósty rozdział listu do Rzymian. Jak powiedziałem na początku, list do Rzymian, on jest pisany przez Pawła bardzo piramidalnie, to znaczy, że on idzie od pewnej takiej podstawy i zmierza ku szczytowi, i każdy rozdział on przynosi jakby szersze objawienie poprzedniego rozdziału. Każda ta część. Biblia jest podzielona na rozdziały, natomiast to nigdy nie było takiego założenia na początku tych ludzi, którzy pisali Biblię. Więc tak naprawdę te wszystkie wersety, podziały tego wszystkiego, one nie mają tutaj większego znaczenia. Ten list jest pisany jako całość. Święty Paweł, on jako całość go przekazuje, ale to idzie właśnie w tej formule, że to jest coraz szersze i coraz bardziej głębokie. I teraz w tym miejscu już Paweł pokazuje coś takiego, że są przedstawiane mu zarzuty. Jakie przedstawiano Pawłowi zarzuty? Głównym zarzutem przedstawionym Pawłowi to było to, że on pozwala grzeszyć. Że jego nauczania są kontra bogobojności. I on tutaj zaczyna się tłumaczyć, bo też trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Cóż wtedy powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Bo takie zarzuty padały, że święty Paweł, on mówi, twierdzili jego oponenci, że on mówi, że grzeszcie, aby łaska obfitowała. Rozumiecie? To był jakby bardzo bezpośrednie zarzuty. Dzisiaj można się z tym spotkać, kiedy się głosi dużo o łasce i się mówi prawdę o tej łasce, są wobec ciebie stawiane zarzuty, że ty dajesz przyzwolenie na grzech. I te same zarzuty były Pawłowi stawiane. Wręcz wkładano słowa w jego usta, w różnych tam wypowiedziach kuluarowych, że on namawia do grzeszenia, tak? że on jest orędownikiem grzechu, tak naprawdę. Takie rzeczy Pawłowi zarzucano, słuchajcie. A co ciekawe, no kto mu to zarzucał, zgadnijcie? No chrześcijanie mu to zarzucali. Bo co poganom do że tak powiem, nauk Pawłowych, prawda? To byli Żydzi lub, tak, chrześcijanie judaizujący, prawda? Bo to były dwie kategorie ludzi. Albo to byli Żydzi, albo to byli ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha, natomiast mieli podaną naukę, która nie była pełną Ewangelią, i oni zarzuty mu te robili. No i Paweł mówi co? No przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Tutaj Paweł zaczyna poruszać bardzo ważny temat śmierci dla grzechu. Mówi, wy nie żyjecie dla grzechu. Nie żyjesz dla grzechu. Umarłeś dla grzechu. Wiecie, to jest w ogóle bardzo ważną składową Ewangelii, kiedy my głosimy Ewangelię. A czy też usługujemy ludziom, czy też doradzamy ludziom jakkolwiek, to jest bardzo ważna kwestia, żebyś ty to wiedział dla siebie i przekazywał to innym ludziom. Umarłeś dla grzechu. Wiecie, co to znaczy? Tutaj Paweł wchodzi w takie miejsce zrozumienia, że Paweł mówi tak, zobacz, co to jest. Ja nie pytam ciebie, co ty robisz, tylko pytam ciebie, jak ty wierzysz. To są te teksty Pawłowe. Ja nie pytam ciebie, co ty robisz, tylko jak ty wierzysz. I on mówi tak, czy ty wierzysz, że umarłeś dla grzechu? I tutaj zaczynamy sięgać po bardzo poważną broń. Najważniejszą broń w życiu chrześcijanina przeciwko grzechowi. To jest najważniejsza broń. Bo pamiętajcie, krew Jezusa to nie jest broń. Krew Jezusa, tak, to jest koło ratunkowe. Krew Jezusa to jest odpowiedź Boga. To nie jest broń. Ale co jest bronią? Tą broń Paweł zaczyna opisywać w tym szóstym rozdaniu. Mówi, umarliście dla grzechu. Wiecie, co jest największą bronią przeciwko grzechowi? Świadomość, że nie żyjesz dla grzechu. Że umarłeś dla grzechu. Świadomość. To jest świadomość, że nie... rozumiesz? Ja w swoim największych upadkach życiowych stawałem przed lustrem i mówiłem, że jestem bez grzechu. Bez grzechu. Ja musiałem to sam od siebie słyszeć. A wiecie czemu? Bo to jest prawda. Umarłem dla grzechu. I teraz przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, tak? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa,
w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, czyli wiecie, dzisiaj chrzciliśmy dwie osoby. Tak? I to się wydaje, o, przyszliśmy, zanurzyliśmy ludzi w wannie, szast, prast i ten nie. W duchowej rzeczywistości zaszła reakcja pewna. Tu chodzi o to, że w duchowej rzeczywistości, bez względu na to, co czułeś, czy co nie czułeś, tak, w śmierć Chrystusa zostałeś zanurzony. Zanurzony w śmierć. W śmierć. Zanurzenie w śmierć jest jak zanurzenie w kwas. Wszystko wokół zostaje zutylizowane. I teraz patrz. To, co ty myślisz o sobie, jeżeli nie jest zgodne z Bożą prawdą, tak, to to jest fałsz. A więc nieważne, co odczuwasz i nieważne, co oglądasz w swoim życiu, nie masz prawa myśleć o sobie inaczej, jako o sobie martwej dla grzechu. I to będzie twoja broń, za pomocą której grzech cyklicznie od ciebie odchodził będzie. A więc zamiast się umartwiać, walcząc z grzechem w ten sposób, walczę z grzechem, staram się nie grzeszyć, okay? To musimy uznać siebie za martwych dla grzechu. Ponieważ walka z grzechem, czyli przeciwstawianie się grzechowi, przyniesie ci, wiesz co, klęskę, bo to jest antyłaska. A więc jeżeli tylko będziesz próbował przeciwstawić się grzechowi, gwarantuję ci, że polegniesz. 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 Nie dasz rady przeciwstawić się grzechowi. A powiem ci więcej. Jeżeli dasz radę, teraz powiem ci bardzo ważną rzecz. Wiem, że po prostu będą chcieli mnie zlinczować za to. Jeżeli sobie poradzisz z grzechem, rozumiesz, to zgrzeszysz. Jeżeli sobie poradzisz z grzechem w ludzki sposób, to zgrzeszysz, ponieważ ominiesz łaskę. Pamiętaj, poradzenie sobie z grzechem poza systemem łaski jest grzechem. Po prostu. Ktoś mówi, ja też przestałem cudzo łożyć. Ja mówię, weź. I co z tego? Nic z tego. Czyż nie wiecie, że wy wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci, jak zostaliście ochrzczeni? Patrz, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim w chrzest. Przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. A więc zobacz, uznanie siebie za martwego wobec grzechu i pogrzebanego jako grzesznik, rozumiesz, święto zmarłych to może być twoje święto, jak chcesz. Możesz proroczo iść na następne święto zmarłych, rozumiesz, na cmentarz, tak? I ogłosić, że jest tu twój grób. Mam tu swój grób. Ktoś zapyta, u kogo byłeś na cmentarzu? U mnie. Popatrz, co ten werset mówi. Pogrzebani tedy jesteście wraz z Nim. Tak? Pogrzebani, pogrzeb był twój. Kiedy był twój pogrzeb? Dzisiaj był pogrzeb Jacka. I pogrzeb Artura. Pogrzeb był. Dzisiaj mieliśmy pogrzeb. Jak zapytają, co robiliście w piątek, pogrzeb mieliśmy. Chowaliśmy dwóch ludzi. Chowaliśmy dwóch ludzi. Rozumiesz? Chowaliśmy dwóch ludzi. Mieliśmy pogrzeb. A potem co? A potem mieliśmy stypę. My to nazywamy agapa, ale normalnie to chodziło o stypek. Rozumiecie, jakie zarzuty były? To, co mówił Paweł, było tak antyreligijne, rozumiecie, że to było nie do przyjęcia. W tamtym czasie każdy ortodoksyjny Żyd i każdy chrześcijanin judaizujący, tak, był przekonany o tym, że musi walczyć z grzechem. A Paweł to rozkalibrował. I Paweł mówi, walka z grzechem to grzech. On ich rozwalił w ogóle tym. Pogrzebani wtedy jesteście wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyście jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i wy nowe życie prowadzili. Paweł pokazuje, że aby życie w tobie mogło się manifestować, życie Chrystusa, to ono zawsze musi być poprzedzone świadomością twojej śmierci. Ty nie żyjesz. No jeśli ty nie żyjesz, to co ma tutaj grzeszyć? Stajesz przed diabłem, mówisz, ale ja nie żyję. On ci proponuje coś. Zrób to, ale myślisz, ale nie żyję.
ale ja nie żyję. Rozwal się w tej dziedzinie, ale ja nie żyję. Jestem świadomy, że ja nie żyję. Tysiące razy proklamowałem śmierć swojej starej natury. Ja w ogóle robię to notorycznie. Ja wstaję rano i ja ogłaszam śmierć swojej starej natury. Do tej pory to robię cały czas. Bo ja nie żyję. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że Artur nie żyje. Aby żyć mógł Artur. Okay? Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, czyli jeżeli mamy świadomość, bo robimy to wszystko przez świadomość, to się dzieje przez świadomość, bo te rzeczy się wykonały, a więc nie musimy niczego do tego dołożyć, a więc my przez świadomość, dlatego ten poprzedni tekst, czyż nie wiecie? Zauważyliście to? Czyż nie wiecie? On nie pyta, czy ty w to wierzysz. Zauważyłeś? On nie pyta, czyż nie wierzycie. On mówi, czyż nie wiecie? To jest tak oczywiste, to jest tak oczywiste, rozumiesz, że wystarczy o tym zacząć wiedzieć. Tego się nie czuje, tego się nie rozkłada na części pierwsze. To się po prostu uznaje. Uznajesz to, tak jak uznajesz, że prawa strona twoja to prawa, a lewa to lewa. Uznajesz coś. Uznajesz, że jesteś mężczyzną, uznajesz, że jesteś kobietą. Uznajesz ten temat. Po prostu. Tak? Bo jeśli wrośliście, czy jeśli uznaliście, jeśli wrośliście w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy też również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czyli Paweł mówi, że na pewno wtedy, kiedy świadomie uznacie siebie za martwych dla grzechu, wtedy na pewno, Paweł mówi, na pewno życie Chrystusa zmartwychwstałego będzie się w was manifestować. Jaka tutaj jest w tych już kilku wersetach informacja dla nas? Jeżeli chcemy, żeby życie się w nas manifestowało, to naszym pierwszym obowiązkiem jest uznać siebie za martwych dla grzechu. Kto to jest człowiek martwy dla grzechu? To jest człowiek, który nie bierze pod uwagę grzechów. Nie bierze tego pod uwagę. Przychodzi grzech do życia chrześcijanina, chrześcijanin spojrzy, rozumiesz, to jest reakcja. Co zrobiłeś? Pokutowałem. A chrześcijanin na kolanach, który siedzi zapłakany i załamany jak dach sołtysa, rozumiesz? To ten człowiek, on nie wrósł w podobieństwo śmierci. Wiesz, co on robi? Przeżywa własną śmierć. A kto ci każe przeżywać własną śmierć? Kto cię prosi, żebyś przeżywał śmierć? Chrystus przeżył śmierć za ciebie. Masz wejść w Jego miejsce. Jezus umarł, ja umarłem. Jezus żyje i ja żyję. Tak ja odpowiadam diabłu. I w związku z tym, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i rok za rokiem, grzechy zaczynały ode mnie odchodzić i odchodzą. Rozumiesz, na czym rzecz polega? Ja nie walczę z grzechem. W ogóle tego nie robię. Ja zaprzestałem takich rzeczy. Ja zaprzestałem takich rzeczy, ponieważ ja uwierzyłem w list do Rzymian. A jak ktoś do mnie mówi, ale ja w twoim zachowaniu jeszcze nie widzę takiej doskonałości, tak? To wiesz, co wtedy odpowiadam? Ale nie ma dla mnie żadnego potępienia. Oczywiście wiecie, że te wersety i to, o czym ja teraz mówię, jest nazwane tak zwaną hiperłaską i jest mega torpedowane, ponieważ ludzie, którzy realnie nie chodzą z Bogiem, wykorzystują to i mówią tak, więc ja mogę to robić i jestem w porządku. I coś wam powiem. I nie zamierzam prostować listu do Rzymian dlatego, że jakaś grupa ludzi, tak, nie chce chodzić z Bogiem i wykorzystuje to do swoich cielesnych przekonań. Nie interesuje mnie to. Rozumiesz? Nigdy nie mogę spłycić Bożej prawdy dlatego, że jacyś ludzie nie biorą tej prawdy jako prawdy, tak? I używają ją na chwałę szatana. Nie mój to biznes. To nie mój biznes. Moim biznesem jest, abym stosował te rzeczy do swojego życia. Wiedząc to, kolejny raz ten Paweł mówi, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Wiedząc, zobaczcie, co to znaczy. Ja wiem, że moja stara natura została przybita do krzyża z Jezusem i co? I umarła.
umarła. Tak jak umarło ciało Jezusa. W ogóle wiecie, że Jezus wstał z martwych, ale to ciało, którym On wstał z martwych, to nie było, to nie inaczej, to ciało nie miało tej formuły, które miało ciało, kiedy został ukrzyżowany. Pamiętacie, że Maria z Magdali, jeszcze jedna tam kobieta, one podchodzą, i Maria, Matka Jezusa, i one podchodzą do Jezusa po zmartwychwstaniu, On mówi, nie dotykajcie mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do nieba. Wiecie, o co tutaj chodzi? Jezus posiadał zupełnie inne ciało. To samo, ale inne. Tak samo jak gdyby dzisiaj było porwanie Kościoła, to zostaniemy porwani i będziemy mieli ten sam wygląd. Ale to będzie zupełnie inne ciało. Zupełnie inne. Ono będzie miało zupełnie inne molekuły, ono się będzie składało z innych molekuł, z innych, to coś innego będzie. Ja nie wiem co, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bo ja jestem w stanie się poruszać po parametrach takich, które są tutaj w tej rzeczywistości fizycznej. Ja wiem o czymś, są atomy takie i inne, znamy tablica Mendelejewa, wszystkie takie bajery, które tutaj są, tak? Ale święty Paweł mówi, ale nie wiem, czym ja będę. Te słowo nie wiem, czym ja będę odnosi się do tego, że cała moja wiedza o sferze psychofizycznej, tak? Ona nie ma nic do tego, jaki ja będę kiedyś, z czego ja będę zbudowany w ogóle, rozumiesz? Wiem jedno, mówi Paweł, będę podobny do Niego. Bóg jedyny wie, z czego On jest. Jeśli tak to możemy nazwać. A więc tutaj Paweł mówi, wiedząc, czyli dalej ta świadomość, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany z Jezusem, aby, zobaczcie, aby grzeszne ciało było unicestwione i nie mogło służyć grzechowi. A więc świadomość śmierci starej natury raz na zawsze, posłuchaj, rozbraja ciało w stosunku do grzechu. A więc, jeżeli ja wiem, że umarłem dla grzechu, wtedy też moja fizyczność, tak? Moja fizyczność, ona traci możliwość, siłę, umiejętności grzeszenia. Stara natura była jakby baterią dla mojej fizyczności. Dla mojej psychofizyczności, była baterią. Ta bateria została wyjęta, ok? I ta energia przestała się sączyć. A więc moja psychofizyczność przestała mieć siłę, tak? Do grzeszenia. Ja dzisiaj, ja mogę popełnić każdy grzech, w ogóle nie, ale ja tak się przyglądam na przykład na różne sfery grzechu i w ogóle jestem taki. Wiesz, co ja bym musiał zrobić, żeby teraz jakiś grzech popełnić w ogóle? Ja bym musiał się tak bardzo silnie skoncentrować na tym temacie i wygenerować pewne siły. To każdy może zrobić. Ale normalnie, tak, ja nie mogę grzeszyć. Jakich rzeczy w ogóle nie mogę już zrobić? Jak się bym na nich spiął, to bym nie zrobił. Bo nadal mam wolną wolę. Ale pewnych rzeczy ja nie mogę zrobić już. Ja chcę, żebyście zobaczyli, na czym polega rozbrojenie ciała. Kiedy ty zaczynasz mieć świadomość realnej śmierci starego człowieka, nie tylko, że to jest slogan dla ciebie. O, stary umarło, nowy żyje. A co to dla ciebie znaczy, że stary umarło? Czy ty jesteś przesiąknięty tą informacją? Czy ty w ogóle wstajesz rano i kładziesz się wieczorem z tą świadomością? Czy ty patrzysz w lustro i ty widzisz siebie jako nowego człowieka? Jeżeli ty tak masz, to gwarantuję ci, że twoje ciało jest rozbrajane z możliwości grzeszenia z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Pod koniec twojej pielgrzymki tutaj na ziemi, kiedy będziesz odchodził już do Pana, to ty będziesz w takim stanie, rozumiesz, że ty w ogóle nie będziesz mógł zgrzeszyć. Ty w ogóle popularne grzechy, one nie będą w ogóle w stanie cię dotknąć. Czemu? Ponieważ stracisz wszelkie wyobrażenie grzechu. Rozumiecie? Wszelkie wyobrażenie. Ale jak tylko będziesz walczył z grzechem, to gwarantuję ci, że będziesz przez cały czas za pomocą naturalnych metod utrzymywał grzech w twoim ciele przy życiu. Będziesz go utrzymywał przy życiu. To tak działa niestety. To w ogóle tak działa. A więc Paweł mówi, wiedzcie, że wasz stary człowiek nie żyje. A w związku z tym ciało wasze jest jakie? Unicestwione. Musisz ogłaszać unicestwienie
twoich działań grzesznych. Możesz wstać rano i powiedzieć tak, ciało, powiedz do swojego ciała i do swojej duszy, ciało i dusza jesteście unicestwione dla grzechu. Wy nie możecie grzeszyć, jesteście bezradne, nie potraficie tego robić, ponieważ moja stara natura umarła wraz z Chrystusem Jezusem na krzyżu Golgoty. Zostałam zanurzona w śmierć Chrystusa, a Jego zmartwychwstałe życie dzisiaj płynie. I moje pytanie, czy Ty będziesz to czuł, co będziesz mówił? Absolutnie nie. Absolutnie nie. W Twojej głowie mogą być zupełnie inne rzeczy. Zupełnie inne rzeczy. I nie musisz się tym martwić. I zobacz dalej, siódmy werset. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. A więc, kto ma świadomość śmierci starego człowieka, jest jaki od grzechu? Uwolniony. A więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi do mnie tak, mam problem z grzechem, tak? Ja mówię, wiesz co, ty nie masz problemu z grzechem. Ty masz problem ze świadomością śmierci starego człowieka. W sobie albo w innym. Rozumiecie? W sobie albo w innym. Ja albo będę w każdym z was widział nowego człowieka, tak? Albo się załamie psychicznie. I albo wy będziecie we mnie widzieli nowego człowieka, albo się załamiecie psychicznie. Musisz wiedzieć. Ty musisz wiedzieć. Ty musisz to wiedzieć. Ty musisz to wiedzieć. Ty musisz sobie zrobić pranie mózgu. Mąż na żonę nie może patrzeć jak na starego człowieka, żona na męża nie może patrzeć jak na starego człowieka. Jest nowy człowiek. A on tak się zachowuje, bo ona, a ona się tak zachowuje. A w ogóle mnie to nie obchodzi, jak ona się zachowuje. A co mnie to obchodzi? Moje obchodzenie, czyli moje zainteresowanie będzie jako system obronny stymulowało grzech w jego życiu. Po prostu. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Świadomość śmierci. Nie wiem, jak teraz tam jest z Norbertem, ale jakiś czas temu, jeszcze kilka lat temu, to on w ogóle mówił, że ma tyle lat, od kiedy się nawrócił do Jezusa. I ktoś go zapytał, ile masz lat? On mówi 5. Ile masz lat? I on tak to normalnie mówił. Naprawdę. Ja nie wiem, z jakich powodów on to tak mówił. Mogę podejrzewać tylko, że po prostu on w ogóle łamał pewne rzeczy związane z mentalnością starego człowieka. Po prostu robił sobie pranie mózgu. Tak myślę, nie wiem zresztą. Nigdy o tym z nim nie rozmawiałem na ten temat. Ale tak mówił, ile masz lat? 5. Ktoś patrzył na niego, to wiecie o co chodzi, o to mówił do ludzi niewierzących na przykład. Które masz urodziny? 6. Chodzi mi... Świr. Ok? Ale w tym szaleństwie była metoda. Była jakaś metoda w tym szaleństwie. Jeśli wtedy umarliśmy, 8 werset, z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. A więc zobaczcie, dwie rzeczy. Pokazana świadomość. Jeśli wiemy, że umarliśmy, tak, to teraz przez wiarę utrzymujemy stan życia. A więc co? Nie interesujemy się tym, co widzimy. Teraz żyjemy przez wiarę. Czyli wiemy, że nie żyjemy, ale teraz wierzymy, że żyjemy. Czyli wiemy, że nie żyjemy, a wierzymy, że żyjemy. W ogóle, rozumiesz, że ten Paweł w ogóle tłumaczy. On mówi, ty musisz wiedzieć, że nie żyjesz, abyś mógł wierzyć, że żyjesz. Pamiętajcie, żaden człowiek nie będzie wierzył w manifestację życia, jeżeli nie będzie miał świadomości śmierci. Ty musisz być tak świadomy, tak jak się uczy dzieci tabliczki mnożenia, że w nocy, o północy cię obudzą, ty musisz wiedzieć, ile to jest tyle i tyle. Tak się uczy dzieci tabliczki mnożenia. Ta tabliczka do stówy to musi być wykuta na pamięć. Tak? Na pamięć. I teraz ty na pamięć musisz wiedzieć, że ty nie żyjesz. Chcę wam powiedzieć, że to jest mega proste. Wiecie, dlaczego tutaj nie ma kwestii, że mamy w to wierzyć? Dlatego, że my wystarczy, że to sobie uświadomimy. To jest tak proste. Przez to sobie uświadamiamy, przez to, że powtarzamy, przez to, że wyznajemy, przez to, że opowiadamy ludziom o tym. Ludzie mówią, jak tam u ciebie? A dziękuję, bardzo dobrze. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. A te długie znowu sobie narobiłeś w życiu, a to nie ja sobie narobiłem. Jak to nie ty? Nie, to nie jest mój interes. Z kimś mi pomyliłeś w ogóle.
Zaczynasz co robić? Zaczynasz prać mózg. Pierzesz mózg. Pierzesz mózg przy krewnych, przy znajomych, przede wszystkim przy sobie samym. Pierzesz sobie sam mózg. Codziennie pierzesz sobie mózg. Rozumiesz? Ja zawsze do ludzi mówię, wiesz jak się wychodzi z długów najpierw? Najpierw musisz sobie wyprać mózg, że nie masz długów. Wypierz sobie sam mózg. Sam sobie wypierz mózg. Sam. Sam. Codziennie. Mówiąc, że nie masz długów. Ty musisz spojrzeć w lustro i musisz przestać widzieć dłużnika. Rozumiesz, co ja mówię? Musisz przestać widzieć. Nie próbuj, rozumiesz, musisz sobie wypluć to z głowy. Samemu. Potem do innych, do bliskich, do krewnych, do kościoła, wszędzie. Rozumiesz, o to chodzi na przykład. Wtedy ta świadomość, kiedy mi się to podobało, niektórym z wam to mówiłem, jak znajomy jeden nasz, on w sądzie był wezwany, sprawa była o długi. I on mówi, w wysoki sądzie ja chciałbym złożyć wniosek. Dobrze, i on złożył wniosek. I wiecie, jaki on wniosek złożył? Wysoki sądzie. Mówi, ja chciałem powiedzieć, że mówi Jezus 2000 lat temu, on ogłosił miłosierny ruch Pana i ja nie mam długu w wysoki sądzie. I ja chciałbym, żeby to było złożone jako wniosek, a to jest pan zamknie. Nie, nie, proszę to zapisać. To jest wniosek. Czy wy wierzycie, ten człowiek, ja go znam osobiście, tak? Sąd udał się na naradę i oni wrócili i oni go uniewinnili, ten facet to zrobił, rozumiecie, on to zrobił. W kościele, rozumiecie, wszyscy mówią, ty jesteś nienormalny, tu ty musisz w ogóle rozpocząć jakieś działania, a on nie rozpoczął, on nie miał żadnych szans, rozumiecie? On nie miał, on wyszedł z bezdomności, jak się nawrócił, to się nawrócił w takim namiocie, proszę ciebie, tam była ta, na tym folia taka. Siedział w tym namiocie, nie? A potem w bardzo szybkim tempie kupił sobie mieszkanie na Brudnie, rozumiesz? I popłynął z żoną, prosimy, na rejs dookoła świata statkiem. Założył firmę. Człowiek, który z kanału wyszedł, w kanale mieszka. Ale ten facet sobie wypruł sobie banie z tego, że on jest w ogóle dłużnikiem, że on jest biedny, rozumiesz, o co chodzi? Zrobił coś sobie z głową. Co się stało? Zamanifestowało się życie, kurczę. Zawsze życie się zamanifestuje. Zawsze. Zawsze. Jeżeli w śmierć ja się zanurzę, to życie się zamanifestuje. Bo Chrystus zrobił to jako pierwszy. Ja mam w tym udział. To jest moje. To ja zrobiłem. Inaczej, on to zrobił ze mną w środku. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, posłuchajcie, to byliśmy wszyscy w Nim w środku. Wszyscy byliśmy w środku i nasze stare natury wszystkich zostały w Nim przybite tam do krzyża. I to trzeba uznać. I Paweł dlatego napisał list do Rzymian. 8 werset. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. A więc co znowu? Wiedząc, że żadna śmierć nie panuje w Chrystusie, a więc i w życiu moim. A więc co? Nie cofnę się. Nie boję się, bo nie cofnę się. Bo się cofnąć nie mogę. Krótko powiedziawszy, ja w duchu mogę powiedzieć, że ja nie mogę grzeszyć. W sferze psychofizycznej mam wolną wolę, ale ja w duchu mówię, ja nie mogę grzeszyć. Ja nie mogę upaść. Ja nie mogę odpaść. Ja nie mogę. Taka, i to jest prawda. Tą prawdę ogłaszam. I teraz... Dwa bardzo ważne wersety, dla mnie przynajmniej, 10, 11. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. I teraz posłuchajcie a propos tych ludzi, którzy twierdzą, że można odejść od Boga. Tylko ten jeden werset Pawłowy. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł. Stara natura umiera jak? Raz na zawsze. A żyjąc, żyje dla Boga. I teraz rozumiecie. Podobnie i wy, czyli podobnie i my, tak jak Chrystus, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Podobnie i wy. Raz umarliście, tak? I żyjecie na zawsze. Raz umarliście. A koniec jest z waszą starą naturą. Wasza stara natura jest nie do odzyskania. To jest nie do odzyskania temat. Nie do odzyskania. Jak dane z komputera, nie do odzyskania po prostu.
potłuczone, porozwalane, nie ma, już nie ma. Niechże więc, teraz Paweł się zwraca do bezpośrednich, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. Czyli co Paweł mówi? Macie zupełną władzę, żeby wywalić grzech z waszego życia. Ten grzech jest w was jak? Nielegalnie. On tam nie może być. A więc jakakolwiek nasza słabość, jakakolwiek nasza porażka, jakakolwiek formuła niszcząca nasze życie, ona jest w nas nielegalnie. To okno jest otwarte czy zamknięte? Trzeba go otworzyć, bo się będzie za gorąco, wiecie. Trzeba go uchylić to. Dziękuję. I teraz co on mówi dalej? Receptę daje dalej. Receptę, tak? I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż, czyli nie oddawajcie temu wrogowi tego, prawda? Na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyli on mówi zamiennie, jest, następuje zamiana. I teraz 14 werset. Albowiem nad wami, albo grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem, lecz jesteście pod łaską. Paweł pokazuje, że łaska, ona wykonała w nas takie działania, że to są działania, które są zupełnie nieodwracalne, są nieodwracalne działania, tak? I dała nam też absolutną możliwość, żebyśmy nie musieli się brudzić najmniejszą formą grzechu. Najmniejszą formą grzechu. Ja jutro na szkole będę mówił na temat demonologii i zobaczycie, że w ogóle diabeł, on ma do naszego życia dostęp tylko przez co? Przez grzech. W ogóle eliminując grzech, eliminujemy diabła. W ogóle nie masz problemu z diabłem. W ogóle, jak nie chcesz mieć problemu z diabłem, tak, to musisz wyeliminować błędy w swoim życiu różne. Bo diabeł wchodzi przez błędy, czyli przez grzechy. Wiedząc, że umarłeś dla grzechu, umarłeś dla błędu, rozumiesz? Nie działasz, tak, w sposób błędny. W związku z tym diabeł nie ma możliwości przyjścia do twojego życia. W ogóle nie ma możliwości. Zamknąłeś mu mordę i koniec. I możesz zatańczyć mu na plecach, rozumiesz, o co chodzi? Chrześcijaństwo to nie jest walka z diabłem w ogóle, bo diabeł, on ma tylko jedną drogę wejścia do życia, przez grzech. A skoro grzech jest dla nas zupełnie nieszkodliwy, tak? No to tym samym możemy bardzo prosto wywalić diabła z życia. Bardzo prosto. Bardzo prosto możemy opanować demoniczne siły. Możemy je powiązać i ustawić w szeregu, rozumiesz, o co chodzi? Możemy to zrobić w ogóle. Cóż wtedy? 15 werset. Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Te zarzuty też były Pawłowi stawiane. Mówi to, że pozwala grzeszyć. Skoro jesteśmy pod łaską, to grzeszmy, prawda? Przenigdy, mówi Paweł. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy, zobaczcie, on cały czas do świadomości ludzi mówi, czyż nie wiecie? Czyż nie wiecie? Bo taki pastor dalej jest, ale wtedy był w dobrym stanie. I kiedy był w dobrym stanie, to mówił taką ważną rzecz, że mówi, w ogóle diabeł chce, żebyśmy byli ciemniakami, żebyśmy nie wiedzieli. Żebyśmy nie wiedzieli. Ktoś, kto nie wie, tak, to jest łup dla diabła. On nie wie tego, już nie wie czegoś. Zobacz, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechowi, czy ku śmierci, czy to posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Mężczyźni, nie wiecie? Mówi, zobacz, jak jesteś posłuszny komuś, tak? To wykonujesz dzieła tego kogoś. To jest bardzo proste. Ale jak ty się oddajesz w posłuszeństwo? Z własnej, nieprzymuszonej woli. Ktoś pracuje w jakiejś firmie, z własnej, nieprzymuszonej woli pracuje w tej firmie. I poddaje się w posłuszeństwo dyrekcji tej firmy, zgadza się? I on nie może powiedzieć na przykład w tej firmie nie będę robił tych rzeczy. Nie, no poddałeś się w posłuszeństwo, to rób. Człowiek, który się poddaje w posłuszeństwo jakiemuś grzechowi, tak? To wiecie, co się dzieje? To nie ma wytłumaczenia i nie ma krzyku ratunku, Boże ratuj. Posłuchaj, chrześcijanie poddają się grzechowi, poddają się, poddać się, czyli zgodzić się, tak, z propozycją grzechu. I mówią tak,
Panie, to jest dla mnie takie ciężkie, ratuj mnie Boże, daj mi moc, żebym to przeszedł. I dziwią się, że dalej to jest. Jak to jest możliwe? Ja mówię, no tak, to, bo to w ogóle nie działa. Ten system nie działa. Powiem Ci, co działa. Możesz się nie poddać w posłuszeństwo temu. To Cię będzie kusić, to Cię będzie pociągać. W ogóle grzech jest interesujący, grzech jest pociągający. Rozumiesz? Łatwiej się załamać, rozumiesz, niż stawić czemuś czoła. Jak przychodzą depresje, jak przychodzą te stany, bo człowiekowi jest łatwiej się załamać. O, tak mi łatwo. Położę się i będę leżał. Będę leżał i będę śmierdział. To jest jak to, ludzie z ciężkiej depresji do mnie dzwonią i mówią, mam depresję. Ja mówię tak, myjesz się. Jak ktoś mówi, myje się, to ja wiem, że to w ogóle nie jest demon. I w ogóle to nie jest, my nie widzieli demonów depresji, wiesz. Ja widziałem ludzi zdemonizowanych przez demony depresji. Człowiek. Ludzie zdemonizowani przez demony depresji, to się boją wyjrzeć, proszę Ciebie, za okno tak. Nie mogą się zwlec z łóżka, nie mogą zrobić nic. Mieliśmy kiedyś taki przykład kobiety, która miała depresję. Ta kobieta miała taką depresję, że jej dzieci trzeba było zabrać od niej z domu, bo ona nie karmiła dzieci, ona nie dbała o dzieci, przestała ich posyłać do szkoły. Dom był zapuszczony, syf, malaria, ona przestała się myć, wszystko. Rozumiesz? Ale to była wierząca kobieta, to była wierząca osoba. I ona do mnie wykonała telefon w tym stanie, gdzieś nie mogła mówić. I wiecie, co ja jej robiłem? Ja mówię, tylko trzymaj słuchawkę przy mnie. Ja pamiętam, ja z nią kilka tygodni z tą kobietą byłem na łączach, nie? Ja mówię do niej, tylko do mnie zadzwoń. I ona zaczęła dzwonić coraz więcej. Ja jej czytałem Biblię przez telefon. Więc do Efezjan ją ogłaszałem przez telefon. Wiecie, jak byliśmy na ewangelizacji takiej jednej w jednym mieście, ona podeszła do nas. I ona mówi, wyszłam z depresji. Ona dzisiaj wyjechała ze swoimi dziećmi za granicę. Ona tam żyje, ona tam ma dom. Rozumiecie? Ona tam pracuje. Ona jest normalna. Ale ona była w takim stanie, że dom był do remontu. Rozumiesz, o co chodzi? Syf, malaria. Ludzie z kościoła zabrali dzieci, żeby opieka społeczna nie zabrała. Bo ona przestała w ogóle robić cokolwiek, dawać jeść dzieciom. Okej, tak ją demon depresji dopadł. Tak zupełnie na marginesie. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Jeśli się oddajecie. Co tutaj jest napisane? Jeśli się oddajecie, czyli dobrowolny akt. Nikt nie może powiedzieć, że diabeł mnie napadł. To jest dobrowolny akt oddania się. Ja się oddaję. Ludzie przychodzą, mówią, w takim jestem stanie, mówi, małżeństwo moje w ruinie. Ja mówię, kto cię, kurczę, w to małżeństwo pchnął? Powiedz mi, co to się stało? Że co ona ci zrobiła, że za żonę ją sobie wziąłem? Kajdany ci założyła? Na sznurze cię przyprowadziła? Na 100% nie. 3 razy ci machnęła cyckami, ty myślałeś, że to niebo. Wiesz, o co chodzi? To tak niebo wygląda. Tak? I powiedziała ci, proszę ciebie, jakieś miłe słowo, a ty nie słyszałeś miłego słowa. Mówię, dlatego nie słyszałeś miłego słowa, bo Biblii nie czytasz. Ja czytam Biblię, to słyszę miłe słowa. Tak? A że ty nie czytasz Biblii, to ona ci powiedziała miłe słowo, ale jesteś wspaniały. Tak? Powiedziała ci takie słowo. A ja w Biblii czytałem już moje setki razy, że jestem wspaniały. I nie potrzebuję, proszę Ciebie, żadnej lafiryndy, żeby mnie mówiła, że ja jestem wspaniały, proszę Ciebie, i żeby mnie tłumaczyła, i żeby przez to, proszę Ciebie, spędzić z nią resztę życia w jakimś rynsztoku. A? Mówię, kto Cię tam zatargał? Diabeł? Nie mieszaj w to diabła! Diabeł to jest okulawiona menda. Rozumiesz, o co chodzi? Okulawiona! Okulawiona menda, buntownik z chóru Boga. Nikt specjalny. Żadna z niego osobistość. Sam tam żeś polas, sam żeś powiedział tak, sam żeś kupił obrączki, sam żeś się zakajdankował przez ciebie i sam masz to, co masz. Okej? Bo co zrobiłeś? Bo co zrobiłeś? Poddałeś się w posłuszeństwo i stałeś się sługą na litość boską. Co zrobiłeś? Poddałeś się, poddałeś aktem decyzji, tak? Aktem decyzji wszedłeś w posłuszeństwo i moc demoniczna siadła ci na plecy. Ale kto to zrobił? Ty. Tyś tam blas. Tyś słuchał głupoty. Trzeba było czytać Biblię.
Rozumiesz? Trzeba było Biblię czytać i słuchać Dereka Prince'a, proszę Ciebie. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście, co robiliście? Znaczy byliście, Paweł, to czas przeszły. Wy byliście sługami grzechu. Zobacz, on cały do świadomości, ty byłeś sługą grzechu, ty nie jesteś, nie możesz sobie tak myśleć. Byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. No uznaję te rzeczy, jak on pewności to mówi. Ja jestem sługą sprawiedliwości, ty jesteś sługą sprawiedliwości. Jesteś w ogóle 24 godziny na dobę, bez względu na to, co się dzieje wokół. Jaką rzecz musisz mieć świadomość, nie? Po ludzku mówię, zobaczcie co on mówi, już nie mogę do was duchowo mówić. Jego szlak chyba trafia na kolpisa. Po ludzku mówię już do was. Przez wzgląd na słabość waszego ciała. Mówi cieleśnie, w ogóle rozumiem, że mówię, cieleśni w ogóle jesteście, nie? Przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnieniu nieprawości, tak też, tak samo oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. On mówi taką prostą już rzecz. Tak on tłumaczy łopatolnicz. Czyli, jeżeli do tej pory wykonywałeś jakieś działanie grzeszne, służyły ci do tego ręce, nogi, oczy, mózg, rozumiesz? Myśli, emocje, to teraz te same rzeczy skieruj zupełnie ręce, nogi, oczy, mózg, myśli, wszystko w drugą stronę. Tak samo, jak czyniłeś grzech, tak samo czyń sprawiedliwość. Tymi samymi elementami, prawda? Tymi samymi, to może proza życia w ogóle jest. Tak? Ktoś mnie zapyta, co tam czujesz, jak ty wychodzisz na tę ewangelizację? Nic nie czuję. Nic nie czuję. Ja czasami słyszę, jak ktoś głosi, głosi, ja w ogóle wiem, że to jest dobre, że on to głosi. To jest, on dobrze głosi. Ale na przykład dzisiaj głosiła Sandra i ona głosiła i to była Sandra i był taki przeskok mniej więcej po 2/3 jej głoszenia, tak? Kiedy Duch Święty zaczął działać. Mniej więcej 2/3 jej głoszenia, ok? To było dobre głoszenie. Ale to była Sandra. Ale że ona użyła całej siebie do tego i zrobiła to w prawidłowej doktrynie, tak? To ostatnie 1/3 to było uderzenie Boże. I my nawet nie wiemy, że na przykład jest 3 minuty głoszenia, tak? Ale ostatnie nasze 30 sekund tylko dociera. Ale ty musisz wykonać to działanie. Rozpoczynasz w ciele. Tak jak wszystko rozpoczynasz w ciele. Uwielbienie rozpoczynasz w ciele. Modlitwę rozpoczynasz w ciele. Czytanie Biblii rozpoczynasz w ciele. Rozumiesz? Zawsze się rozpoczyna w ciele, bo pierwsze jest to, co? Cielesne. Ale zaczęła, żeby użyła członków swoich, rąk, nóg, głowy, głosu, podjęła decyzję, że nie będzie siedzieć w domu, tylko będzie na ulicy, zrobiła te wszystkie rzeczy, obrała się, żeby jej tam było ciepło, rozumiesz? Odłożyła jakieś tam pieniądze, żeby przyjechać, zrobiła te rzeczy w ciele, w ciele, w ciele, rozumiesz? Wyszła, tak? I 30 sekund uderzenia Bożej mocy. I gdzieś ktoś słyszy słowo pu, pu. I ten się nawraca gdzieś, i ten się nawraca. I potem ktoś nie może spać i te słowa brzmią mu w głowie. Ale tak samo, jak używałeś psychofizyczności do grzechu, tak samo używaj psychofizyczności do czynienia sprawiedliwości. Jak? Tak samo, tak samo, tak samo. Z tą samą energią, z tą samą pasją, z tą samą determinacją, z tą, rozumiesz? A Bóg to wykorzysta i Bóg za tym pójdzie. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego śmierć. W ogóle wiesz, on mówi, to nie ma, to żadnego znaczenia w ogóle nie miało. Teraz zaś, co? Wyzwoleni od grzechu,
a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. A więc teraz więc wyzwoleni od grzechu, wyzwoleni w ogóle. A co zrobieni? Natychmiast przeniesieni w służbę. Czyli Paweł mówi, tak jak angażowaliście się w grzech, tak angażujcie się w służbę. Z takim samym powerem. Tak jak szedłem w grzech, tak idę w służbę. To proste. Rozumiesz? Tak jak ćpałem na melanżu, tak teraz ja będę się modlił. Rozumiesz? Najarałem się kiedyś tutaj w jednym miejscu Kraka, najarałem się, otworzyły mi się oczy. W ogóle? Najpierw miałem zabawę, kot tam chodził, łapałem tego kota, jarałem krak i dmuchałem kotu w twarz. I patrzyłem, jak kot jest nawalony koksem i chodzi w ogóle. Widziałem kota na kokainie, wiesz. Ale to mnie przestało kręcić i przypomniało mi się, że mam wrogów swoich, którzy są tam niedaleko, siedzą w takiej restauracji. Rozumiesz? I ja dzisiaj siebie to widzę, jaka to była pasja we mnie. Walnąłem chmurę kraka, nie, wkasałem koszulę, bo byłem na elegancko, byłem w garniturze, wkasałem, wziąłem pistolet, wsadziłem, mówię, idę i zabiję wszystkich bydlaków przy ciebie. I wyszedłem na ulicę. Mnie dobrze nie złapali we dwóch ludzie. Rozumiesz? I teraz, dlaczego mi Bóg zaczął, takie rzeczy mi zostawił w pamięci? Bo teraz Bóg powiedział, z takim impetem, jak szedłeś w grzech, tak idź w służbę, a ja będę się przyznawał. W ogóle to jest proste. Członkiem, teraz ten Paweł przekazuje nam prostą rzecz. Ludzie mówią, jak tutaj mówię, namaszczenie potrzebuje, namaszczenie. Ja mówię, namaszczenie, przyjacielu, przychodzi w czasie, kiedy się ruszysz. Jeszcze do nikogo nie przyszło namaszczenie, kiedy ktoś siedział i czekał na namaszczenie. To jeszcze nie było takiej historii, że już siedzę, czekam na namaszczenie. Położę się rękę, położę się nogę, rozumiesz, coś sobie położę i teraz przyjdzie, nie przyjdzie żadne namaszczenie na ciebie. Namaszczenie przychodzi w czym? W drodze. W ruchu. Wszystko dzieje się w ruchu. Tak jak używałeś rzeczy na cześć grzechu, tak używaj rzeczy na cześć sprawiedliwości Bożej. Albowiem za grzech, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, czyli prawo znają, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Zobaczcie, ja sobie to podkreśliłem, że prawo panuje nad człowiekiem, póki on żyje. Ktoś mi mówi tak, przestrzegasz prawa? Ja mówię, nie, bo ja nie żyję. A prawo panuje nad tym, kto żyje, ale nie żyje. Ty możesz mordować, jak najbardziej, bo ja nie żyję. Jest, takie, mówię, jest taka zasada, mówię, że w kodeksie karnym w Polsce to można tylko być ukaranym za coś, rozumiesz, jeśli się to zrobił żywy człowiek. Wiesz, bo nie ma takiego artykułu, że na przykład można ukarać trupa. Tak? I Paweł mówi tak, że prawo panuje, czyli rządzi tym, kto żyje. Rozumiesz? Czyli kto żyje. Czyli kto uznaje siebie za żywego w starej naturze. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Ok? Mistrzostwo świata. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest związana prawem. I tutaj Paweł przytacza obrazy z żydowskich zasad, które były w tamtym czasie. Paweł był świetny w tym, przyjaciele, ponieważ on był judaistą. Wiecie, z wychowania i był też wychowany w szkole rabinistycznej. I Paweł posiadał potężną wiedzę na temat wszelkiego rodzaju praw żydowskich i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, co robił Paweł? Używał tych rzeczy. Co on nam też przez to pokazuje? Żebyśmy używali swoich umiejętności, tak? Które nabyliśmy w świecie, tak? Aby czynić sprawiedliwość. Wszystkie umiejętności, które nabyłeś w świecie, wszystkie, tak? Należy przeprowadzić przez krzyż. Krótko powiedzieć, co to znaczy. Należy zacząć ich używać na rzecz szerzenia Królestwa. I tak robił Paweł. On kiedy potrzebował, to używał, tak, tych rzeczy. I teraz na przykład tej rzeczy używa. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż umarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy,
umarliście dla prawa przez ciało Chrystusowe. Musicie uznać, że umarliście dla prawa, nie żyjecie dla prawa. A więc prawo nie ma nad wami żadnej możliwości działania. Czyli żadne przepisy, żadne reguły, żadne systemy społeczne ani religijne nie mają wpływu na twój sukces w Królestwie Bożym. W ogóle. Przeto, bracia moi, wy umarliście dla prawa przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Więc Paweł pokazuje tutaj kolejną na przykład rzecz, że kiedy my jesteśmy w systemie prawa, czyli my stosujemy prawo w swoim życiu, nie możemy wydawać owocu. Nie wydamy owocu. A więc jeżeli chcesz owoc wydawać, to ty musisz być człowiekiem poza prawem. Wiecie, jak się nazywa człowiek poza prawem? Po prostu szybko to odkryć. Szybko, to tak jak z wolnym zrywaniem plastra, wiecie, gorzej boli niż jak się zerwie od razu. Umarliśmy dla prawa. Musisz uznawać siebie za martwego dla prawa. Nie możesz uznawać w swoim życiu, że jakiekolwiek prawa będą miały wpływ na twoją świętość. Żadne prawa. Żadne prawa. Ja wiecie, na przykład zaparkowaliśmy w miejscu niedozwolonym. Ja wiem, że się tam nie parkuje. Przecież świadomie tam parkuję. Ja nie zachęcam nikogo, żeby parkował. Ty na własne życzenie parkuj tam, gdzie nie wolno. Wiesz, o co chodzi? To jest twój biznes, ok? Ale jeżeli jadę na ewangelizację i mam kupę gratów, ja nie zamierzam ich nosić, rozdzielę pół kilometra, tylko tam parkuję. No i dzisiaj przyszły dwie jakby policjantki, no i one... No, popatrzyłem, no wiem, że tu nie wolno parkować. No przecież wiem, no. Oczywiście, że wiem. Tak. No i to co robię? Stoję. Wiecie, co ja tam robię? No stoję. Na co czekam? Masz objadę. No przecież nie czekam, aż mnie ktoś ukara. Przecież nie mam w sobie ani krzty takiej myśli, że ja powinienem mandat dostać. To nie to, że ja się modlę, Panie, niech ja nie dostanę mandatu. Ja się w ogóle nie modlę w taki sposób. Rozumiem, że ja nie dostanę mandatu. W ogóle ja stoję tam, no nie? I mam świadomość, tak? I mam w ogóle świadomość, że w ogóle nie biorę pod uwagę takiej rzeczy, tak? Ja nie biorę tego pod uwagę. Wiecie czemu? Nie jestem pod tym prawem, przepraszam. W ogóle nie jestem pod tym prawem. Nie jestem pod tym. To nie znaczy, że my tutaj na ziemi, robiąc złe rzeczy, nie poniesiemy konsekwencji. To jest nieprawda. Chodzi o to, że ja mam w swojej świadomości coś, ok? Ja mam coś w swojej świadomości. Ja słucham Boga wyraźnie. Ja słucham wyraźnie tego, co mówi do mnie Bóg. Ja jestem tak uczulony na te rzeczy, że ja jestem w stanie na przykład zmienić zupełnie coś, jeżeli ja mam od Boga przekonanie, że mam coś zmienić, to ja w ogóle na przykład nie pojadę, nie zrobię, nie pójdę. Ok? Ale jeżeli nie mam żadnego impulsu, to ja idę i robię, bo ja nie jestem pod żadną formułą prawną. Okay? Należę do Niego i ty musisz siebie uważać za należącego do Niego. Jeszcze raz mówię, ja ci nie zachęcam, żebyś prawa nie przestrzegał. Przestrzegaj prawa. Prawo, rozumiesz? Prawo w większości przypadków, ono ci będzie służyć. O, ujmę to w ten sposób. Ono ci posłuży, nie? Bądź normalnym obywatelem, który przestrzega prawa. Ale miej w sobie świadomość, tak? Że nie jesteś pod żadnym prawem. Ani boskim prawem, ani ludzkim prawem, żadnym prawem nie jesteś. W ogóle, bo Bóg nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek prawem. W ogóle, wiecie, co Paweł pokazuje? Bo jeśli Bóg, Paweł dalej zachęca, żeby pilnować się, żeby dbać, żeby podatki płacić, będziemy o tym mówić, nie? Ale on pokazuje, że najpierw nabądźcie mentalności bycia z nieba. Ok? Bycia z nieba. Nie jesteś pod tym prawem. Ty jesteś na tej ziemi jak delegat nieba. Rozumiesz, że jeżeli ktoś jest konsulem, prawda, to wiecie, że nawet służby, takie policjant go wylegitymować nie może, on konsulem jest. Nie dotykaj mojej teczki, nie dotykaj mojego ubrania, w ogóle zabierz łapy z mojego samochodu, jestem konsulem, w ogóle wiesz. Muszą wezwać służby federalne w ogóle, żeby wiesz, bo tak to nie mogą. Tak się musisz, to musisz w sobie mieć. Nie nakłaniam cię do buntu przeciwko społeczeństwu. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Im bardziej jesteś świadomy, że żadne prawo ciebie nie dotyczy, tym bardziej w tobie powstaje, rozumiesz, taka przestrzeń, żeby być praworządnym.
Taka przestrzeń, w której powstaje. Przestrzeń. Papierek podniesiesz i wrzucisz do kosza. Masz już tak, że idziesz, leży coś i podniesiesz. Na groma to podnosisz. Ani to twój papierek, ani twoja ulica. Rozumiesz, o co chodzi? To nie twoje jest. Mógłbyś to kopnąć. Ale nie kopniesz. Okay? Pięć razy się zastanowisz, proszę ciebie, czy jakiegoś tam robaka zabijesz, proszę ciebie, czy coś zrobisz. Ja rozumiem. No bo ja idę z Sarą, Sara mówi, weź urwij mi tą gałąź. Wiesz, o co chodzi. Ja mówię, ale no, po co? Musisz mieć tą gałąź. Jak nie musisz, to urwij se rośnie gałąź w ogóle. Wiesz, o co chodzi. Co jest we mnie? W ogóle świadomość dbałości o ziemię. Tak, moja ziemia jest, moja gałąź. Chodzę, moja gałąź. Po co to gałąź? Moja gałąź, to mój papier, wrzucę go. Tak? Nieraz idę z Sarą, Sara, ja mówię do Sary, weź to, ale to nie ja, nie ja nabrudziłam. No to co z tego, że mi ty nabrudziłeś? Ale nasza ziemia jest. A dawaj, chodź, to sprzątniemy. Taki numer zrobimy. Że nie zostawimy tutaj. Tak? Ale początek jest ten, że ja nie jestem pod prawem. Tak? Jestem pewnego rodzaju człowiekiem zupełnie z innej przestrzeni. Albowiem, gdy byliście w ciele, znowu, byliście w ciele, co robiliście? Byliście w ciele, nie jesteś w ciele. Ty w ogóle wiesz, nie jesteś w ciele. Ty musisz mieć wbitą w sobie mentalność, ty nie jesteś w ciele. Jak ty będziesz miał mentalność, że jesteś w ciele, to będziesz chodził w ciele. Ale jak ty masz mentalność, że ty nie jesteś w ciele, to będziesz chodził w duchu. Chcesz chodzić w duchu? Musisz się wyzbyć mentalności, że chodzisz w ciele. Ja nie jestem cielesny. Ktoś powie cielesny. O nie, cielesny to jest ciele. Ono chodzi w ciele. Ja nie chodzę w ciele, ja jestem duchem. Ja chodzę w duchu. Ja chodzę w duchu. Wiecie, to teraz jestem w stanie tak mówić, że tak ładnie się wszystko u mnie składa. Składa się tak na to mój duch, moja dusza, moje ciało. Ale pogadajcie kiedyś z moją żoną, jeszcze parę lat temu. Ja mówiłem te same rzeczy. Wy myślicie, że ja mówiłem parę lat temu inne rzeczy? Mówiłem te same rzeczy. Tylko coś wam powiem. Nie było tego widać w moim życiu. Ale ja stawałem przed moją żoną. Okay? I ona w sposób naturalny oczekiwała, że będzie widziała we mnie te rzeczy, o których ja mówię. Ale wielu rzeczy nie było we mnie, o których ja mówię. Okay? Ja mówiłem, że ja chodzę w duchu do ciebie, a wściekałem się, wychodziłem z domu. I biegałem po lesie i krzyczałem aleluja albo w innych językach. I to nie było zbyt duchowe, to chodziło o to, że ja się muszę wyżyć. Rozumiesz, o czym mówię? Były bardzo tego typu były rzeczy. Stałem nad moim synem i krzyczałem na niego, bo on nie rozumiał lekcji. A mówiłem, że ja chodzę w duchu. I że jestem łagodny jak sam Chrystus. I że jestem łagodny jak baranek. Że jak jestem spokojny jak krynica w ogóle, człowieku. Ja tam chodziłem, takie rzeczy opowiadam. I ona patrzyła na mnie. Wiecie, gdybyście zobaczyli nasze małżeństwo sprzed paru lat, to byście popatrzyli i powiedzieli, w ogóle kretyni, a ten to w ogóle jest arcykretyn. Były sytuacje takie, że nie mogliśmy dojść w ogóle do porozumienia i ona siedziała w jednej części kuchni, a ja siedziałem w drugiej, mówiłem do niej tylko innymi językami. Normalnie w małżeństwie, rozumiem, że ona się patrzyła na mnie. A ja mówiłem do niej w innych językach. Bo doszedłem do wniosku, że mówię, przecież nie mogę z nią porozumieć po polsku, to będę mówił w innych językach. Mówię w innych językach. I tak na przykład siedziałem, ona coś tutaj mówiła, ja mówię, szelebara, alebara, semenemese. Ja mówię, ty w ogóle myślisz, że mówisz, amenesera, abenesera. No powiedział, co to w ogóle jest? Cyrk na kółkach. Chrześcijanie. Kościół założyli właśnie. Okej? Okay? Kościół założyli. Ale ja te rzeczy wiedziałem już. I wiecie co? Czekałem. Pamiętajcie, cierpliwość to jest siostra wiary. Cierpliwość to jest siostra wiary. Ja wierzę. Ja wierzę, że mam. A że ty tego nie widzisz, sorry, nie pomogę ci w tym. Przepraszam, nie pomogę ci w tym. Ja ci nie pomogę w tym. Wiesz, dlaczego ci nie w tym pomogę w tym? Bo ja nie potrafię tego zrobić. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Kiedy zostaliśmy uwolnieni? Kiedy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Służymy w nowości ducha. Duch jest niewidzialny. Wiesz, co to jest duch? Duch to jest niewidzialna konstrukcja. Paweł do czego w ogóle prowadzi? Do zrozumienia, że jesteśmy ci prawdziwi, to ci niewidzialni. No nie widać nas.
I teraz my musimy zacząć od tej świadomości, bo wiecie, dalej w liście do Rzymian są pokazane konkretne rzeczy, ale żeby do nich dojść, do nich, tak, my musimy mieć fundament, czyli jeżeli ja chcę wydawać owoc Ducha Świętego, widzialny w mojej duszy, widzialny w moim ciele, widzialny w mojej służbie, to ja najpierw muszę uznać te rzeczy, o których powiedział Paweł. To ja najpierw muszę uznać, że tak w ogóle jest. Powiem więcej, ja muszę zacząć o tym mówić do ludzi. Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie osiąga sukcesu w Królestwie Bożym? Bo wiecie, na co oni czekają? Oni czekają, aż się pojawi u nich jakiś owoc. I mówią, ja dopiero wtedy się czymś zajmę, jak to będzie coś widać u mnie. To ja będę mógł z czymś iść do ludzi. Ja mówię, ty, tak to każdy kretyn potrafi. Iść do ludzi, tak, jak nie widać. Idź. Idź do ludzi, jak nie widać. Wszyscy byśmy chcieli iść, jak już wszystko widać. Ale idź do ludzi, jak nie widać. Jak głosiłem Ewangelię, jak w ogóle nie było za specjalnie widać tej Ewangelii w moim życiu. Trochę było jej już widać. Rozumiesz? Ale mizernie to wyglądało jeszcze. Mizernie. Ale ja głosiłem Ewangelię. Agata jeszcze była na przykład nienawrócona. Ja nie byłem w stanie w domu dojść do ładu w ogóle z czymkolwiek, rozumiesz? Ja unikałem rozmów o moim domu. Bo ja byłem w takim kościele, gdzie oni mówili, że musisz najpierw robić porządki u siebie w domu. Dopiero wtedy możesz iść głosić. A we mnie duch się wyrywał, żeby głosić. Ja szedłem głosić. Ja szedłem do ludzi. A w moim domu był kocioł. Ale ja zaczynałem wiedzieć, kim ja jestem w Chrystusie. Rozumiecie, o czym mówię? Robiłem te rzeczy. Robiłem te rzeczy. Robiłem. I wiecie co? I nauczyłem się tego dzięki temu, dzięki listowi do Rzymian. Ja nauczyłem się tego widzieć w ludziach. Gdzie tutaj stoi Norbert? Ktoś powie, no tak, ten, no tutaj człowiek wiary robi te rzeczy. Ale ja go pamiętam, tak? Jak dzwonił do mnie pijany po swoim nawróceniu. Upiłem się! Znowu się zeszmacie! Ja mówię, przyjeżdżaj, w jakim stanie jesteś? Pijanego go przywieźli pod kościół, proszę ciebie. Pijanego go do kościoła zielonoświątkowego wprowadzałem. Proszę ciebie. Nie pójdę do kościoła, to wstyd! Do kościoła! Pastor go zobaczył, ten pijany stoi, mówię, kładź na niego ręce. W imieniu Jezusa. Ale wiecie, czemu to widziałem w ludziach? Bo zrozumiałem list do Rzymian. Okej? Okay? Zacząłem widzieć ducha człowieka. Ducha. Duch człowieka. Nie jego uczynki. Ja znam tylu porządnych ludzi i tylu nieporządnych chrześcijan. I chciałoby się nieraz z tymi porządnymi ludźmi w ogóle pobyć. Rozumiem, są tacy porządni ludzie, są tacy grzeczni, tacy uprzejmi, tacy w ogóle, że człowieku. Do rany go przyłóż. Nie boją się, odważni, idą do przodu, człowieku. A to musi chrześcijanom, człowieku, powtarzać 400 razy, człowieku, na godzinę. Nie bój się. No weź się nie bój. Idź to pracę podejmij, idź to firmę załóż, idź weź to zrób, idź bądź tam to zrób. A ten idzie, człowieku, z diabłem za ręki, odważnie, chras, człowieku, łup, tu zrobił, tam zrobił, człowieku, odważnie, człowieku, 3 słoiki w torbę, jedzie za granicę, człowieku, rozpoczyna działanie, w ogóle wie, już power, rozumiesz? Na takim jednym spotkaniu ewangelizacyjnym chłopak wszedł do mnie i on mówi tak, mówi, nie jestem nawrócony, ale słucham wszystkich twoich głoszeń. Mówi, słucham ich i się zmieniam, a w ogóle nie poznał Jezusa. Mówi, obydwoje moich rodziców alkoholicy. Tak? Ale zrozumiałem jedną bardzo ważną rzecz. Nie mam nic wspólnego z moimi rodzicami. I mówi, w tej chwili, tak? Zrobiłem jedne studia. Tak? Robię teraz drugi fakultet. Rozumiesz? Jestem, mówię, czynnym trenerem boksu. Zajmuję się w ogóle jakimiś tam dziećmi. W ogóle wiesz, w ogóle człowieku, spowerowany gość bez Jezusa. Ok? Porządny. Idący do piekła. Korzystający z nauk Bożych, idący do piekła. Idący do piekła. A chrześcijanie nie chcą zrozumieć tego, że w sobie posiadają potężny generator. O ile zaczną od niego, o tyle wydadzą tak wielki owoc na zewnątrz, że się w głowie nie mieści. A święty Paweł do tego właśnie prowadzi. Albowiem gdy byliście w ciele, a chrześcijanin staje rano i mówi, w ciele jestem. Taki jestem cielesny, takie mam myśli cielesne.
Taki jakiś smutny jestem, taki jakiś rozchlapciały, taki jakiś w ogóle niezdecydowany, ja nie wiem już w ogóle, dzwoni do mnie w ogóle, pastorze, to Bóg jest? Wie. W ogóle pierwsza myśl moja, pierwsza myśl. Dobrze, że wiem, że nie jestem w ciele, pierwsza myśl. Uderzę go w twarz, jak go spotkam. Przyjdzie do kościoła, wezmę go po cichu do pokoju i uderzę go w twarz. Nie będzie świadków. Wszyscy mi uwierzą, bo mnie szanują. Uderzę go. Bo on do mnie mówi, że on nie czuje się duchowo. Chociaż nie czuje się w duchu. Tu jest napisane tak. Wy byliście w ciele. Teraz jesteście w duchu. Byliście w ciele, jesteście w duchu. Nikomu nic do tego. Takie fakty. I trzeba to wiedzieć. Paweł cały czas, wiedzcie to, wiedzcie, wiedzcie. Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? Przenigdy, też mu to zarzucali, judaiści, że prawo to grzech. Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Do czego służy prawo? Aby poznać grzech. A słowo poznać, tutaj jest użyte słowo ginosko. Czyli tak, nie zaprzyjaźniłbym się z grzechem, gdyby nie prawo. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. No nie wiedziałbym w ogóle. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bo bez prawa grzech jest martwy. Zastanów się 1000 razy teraz, kiedy będziesz chciał przestrzegać jakiegoś prawa. Kiedy będziesz chciał trzymać pion, zastanów się, ponieważ uruchomisz bodziec do działania grzechu. Powiedzieć ci, co uruchamia grzech? Staranie się niegrzeszenia. A więc, jeśli się starasz nie grzeszyć, to odpalasz kluczyk dla grzechu. Jest napisane tak. Grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie pożądliwość. Usiłowanie bycia lepszym, bycia porządnym, usiłowanie niegrzeszenia daje bodziec do grzechu. I ludzie mówią, na przykład w małżeństwach, ty byś się postarał lepiej. Czy ty wiesz, co to znaczy, że kiedy mówisz do kogoś, ty byś się postarał? Ty go namawiasz, żeby odpalił grzech w swoim życiu. Żeby odpalił jakiś błąd. On odpali jakiś błąd. Zaraz przyjdzie jakieś zwiedzenie. Niech tylko się zacznie starać. List do Rzymian rozwala ludzi. Rozwala im mentalność. Postaraj się, żebyś się zrobiła lepsza. Ty powinieneś być lepszą żoną. To jest taka żona lepszą powinna być. I ona zaczyna starać się być lepszą. Wiecie, co się zaczyna dziać? Frustracja. Rozumiesz? Załamanie, kluczyk został odpalony. A potem okazuje się, że dalej się sypie w tym małżeństwie, a ona mówi, Boże, przecież chcę być lepsza. A Bóg mówi, a kto Cię o to prosił? Kto Cię w ogóle prosił, żebyś była lepszą? No on mnie poprosił. To masz. Przeklętych to na człowieku się opiera. A to mąż mój jest, ale człowiek. Człowiekiem jesteś wtedy, kiedy po człowieczemu myślisz. To jest człowiecze wtedy. Rozumiesz? Ciałem jesteś wtedy, kiedy cieleśnie myślisz, kiedy cieleśnie postrzegasz. Duchem jesteś wtedy, kiedy duchowo postrzegasz. Prawdy Boże to rzeczy duchowe, tak? Rzeczy, które widzimy, to rzeczy cielesne. I ja żyłem niegdyś bez prawa. Kiedy Paweł żył bez prawa? To jest piękna rzecz. To jest bardzo ciekawa sprawa, zaraz o tym powiem. Wiecie, kiedy Paweł żył bez prawa? Kiedy nie miał świadomości, czyli był dzieckiem. Wszyscy te dzieci idą do nieba. Każde dziecko. Ten werset pokazuje, że każde dziecko idzie do nieba. Ponieważ póki człowiek nie otrzyma świadomości i my nie wiemy, w jakim wieku świadomość przychodzi do człowieka. Ale na pewno nie wtedy, kiedy jest w łonie matki dziecka. I na pewno nie wtedy, jak się urodzi i ma miesiąc.
i na pewno nie jak ma 2 miesiące. I na pewno nie jak ma 3 miesiące. Rozumiesz? Pewnie już dziecko 2-letnie jakoś tam, czy 3-letnie, ono zaczyna mieć świadomość. Kiedyś Derek Prince zapytany przez kogoś, kiedy dziecko może się nawrócić do Jezusa, tak? Kiedy może spotkać się z Bogiem. Derek Prince powiedział, kiedy jest w stanie przeprosić rodziców za swoje złe zachowanie, jest w stanie przeprosić Boga za swój grzech. Po prostu. Jeśli dziecko nabywa świadomości, że zrobiło coś złego, ok? I mówi, przepraszam, mamo, tak? To znaczy, że to jest świadome dziecko. A więc już to dziecko, gdyby umarło teraz, jako nienawrócone, to pójdzie do piekła. Bo ma świadomość. Ma świadomość. To świadomość definiuje nasz punkt wyjścia. Jezus umarł za wszystkich, dlatego dzieci, tak, które nie oddały życia Jezusowi, przed momentem otrzymania świadomości idą wszystkie do nieba. Po prostu. Ale dlatego też trzeba dzieciom co? Głosić Ewangelię i przyprowadzać dzieci do Jezusa, nie do Jezusika. Trzeba do Jezusa przyprowadzać dzieci. I dzieci, które się nawrócą, tak? Wiecie, jakiego mają ducha? Dorosłego ducha mają. I trzeba dzieci nawrócone traktować z szacunkiem. Ok? Z szacunkiem. Nawet jak mu tyłek pierzesz, to pamiętaj, tak? Że to jest Boży człowiek. To pierz z szacunkiem. Dlatego jest napisane, że Żydzi mieli inne prawo, na przykład w stosunku do biczowania, a na przykład ludy poza żydowskie miały inne zupełnie prawo. U Żydów można było dać 40 rózg bez jednej. Żeby nie przesadzić. Bo to Boży człowiek. Bóg powiedział, wy zrozumcie to. 40 rózg bez jednej. To tak? To jest Boży człowiek. Ja żyłem niegdyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Czyli kiedy on otrzymał świadomość, to grzech ożył, a ja umarłem. Kiedy umarł? Wtedy, kiedy przyszła świadomość, tak? To śmierć weszła do jego psychiki. Kiedy demony zaczęły wpływać na Pawła? Kiedy uzyskał świadomość? Kiedy przykazanie przyszło? Kiedy przyszło przykazanie? Kiedy przyszło przykazanie. Wiecie, na przykład ja pomagam tylko takim ludziom, którzy chcą, żeby im pomóc. Ja nigdy ludziom niczego nie każę. Nigdy. 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 Ponieważ przykazanie będzie odpalało grzech w ich życiu i oni będą, będą mieli śmierć, a nie życie. Śmierć, a nie życie. Kiedyś, jak modliłem się jakiś czas temu, nasz syn, on miał bardzo złe podejście do nauki przez wiele lat. I modliłem się i było takie apogeum, on się naprawdę źle uczył, naprawdę była masakra, naprawdę zaczął olewać rzeczy. I Bóg do mnie, ja się modliłem do Boga, mówię, Boże, co mam teraz robić, tak? A Bóg powiedział do mnie taką rzecz. Czy Ty uważasz, że Twój syn winien być nagradzany za dobre rzeczy i karcony za złe rzeczy? Ja powiedziałem do Boga, tak Boże, tak uważam. I Bóg do mnie powiedział tak. Jeżeli nie rozstaniesz się z tą mentalnością teraz, to nie będziesz mógł pomóc swojemu synowi. Więc ja powiedziałem od razu, Boże, rozstaję się z tą mentalnością. Ale w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale skoro Ty twierdzisz, że mam się rozstać, więc się rozstaję. Tylko ja nie mam nic w zamian, Boże. Ja nie mam nic w zamian, tak? Ja mówię, Boże, a jestem człowiek prosty. Powiedz mi prosto. I Duch Święty powiedział tak, jak teraz przyniesie jedynkę, albo uwagę, tak? To go pochwalisz. O, przepraszam. I on przychodził do domu i mówi tak. Ja mówię, co masz? On mówi, dostałem pałę. Mówię, such. A wszystko, rozumiesz, a trzustkę miałem tu. Tu miałem trzustkę. Mówię, such. I szedłem się modlić. Rozumiesz? I szedłem się modlić. I mówiłem do Agaty, nie dyskutuj z nim. Stara metoda zawiodła. Prawo zawiodło. Zawiodło prawo. Musimy zastosować jakąś inną metodę. Wiesz?
inną metodę. I tą inną metodą, tak, doszliśmy do miejsca, w którym Wiktor, tak, zaczął chcieć się uczyć. Bo mi nie chodziło o to, żeby on, tak, pod wpływem nacisków moich uczył się. Mi chodziło o to, żeby on zaczął się, co? Chcieć uczyć. A ja nie mogłem w nim chcenia wzbudzić. Ja mogłem go jedynie spacyfikować za to, co on przynosił złego i nacisnąć, a jestem w tym fachowcem, aby osiągnął jakiś sukces. Ok? Ja to mogłem robić, tylko to zawiodło. Tu jest napisane, że gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, to jest mocne, i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. I okazało się, że to, co miało mi uratować tyłek, to mnie wzięło i pognębiło. Ok? Wiktor odebrał teraz prawo jazdy. I mówi do mnie tak, ostatnio. Mogę wziąć Mercedesa i pojechać do Bobka. W ogóle nie chcę słuchać takich rzeczy, wiesz. Nie chcę mu dać. W ogóle. Mercedes jest dwa razy większy niż samochód, na którym zdawał. Rozumiesz? Punto się kończy tam, gdzie to się zaczynają te wiedźwi. W ogóle wiesz, my. To jest diesel, w ogóle 3 litry, w ogóle duży samochód. My. Mówię, dobrze, pojadę, a mam co do... A ja mam co robić? Mówię, dobrze, jadę z tobą do Bobka, pokaż mi, jak jeździsz w ogóle, wiesz. Pokazaj mi, jak jeździsz. Myślę sobie, to się w ogóle na tym skończy. Już wczoraj mnie pyta, kiedy odbieracie samochód tam z tego, z warsztatu? Ja mówię, jutro tam rano odbieram. Mogę przyprowadzić? Mówię, nie chcę tego przyprowadzać, rozumiesz? Nie chcę, żeby wsiadał w ten bym. Dopiero odebrał prezenty, nie chcę tego. Dobrze, mówię, pojechał tam ze mną, wiesz, mówię, dobra, to ja to odbiorę kijankę, przyprowadzę tego. Ja mówię, to weź, jedź po prostu tutaj za mną i mówię, dobra, no poczekam tam pod blokiem, wiesz. Rozumiem. A tu się tutaj mówi tak. Jak uważasz, czy nie dając mu tego samochodu, tak? Dając mu restrykcję jakąś, tak? Weź, no tam masz odłożone pieniądze, bo tam ma odłożone pieniądze swoje na to, żeby kupić jakiś tam tani samochód. Ma na to odłożone, nie? Mówię po prostu, czy dasz mu tą restrykcję i ty go przez to jakby zbudujesz, czy jednak zrujnujesz? A wiecie co? Znam list do Rzymian. I mówię, wiem Boże, że przykazanie przyniesie do jego życia jakąś śmierć. Ok? Przyniesie jakąś śmierć. Więc musiałem swoją, wiesz, tarczycę z grasicą razem ścisnąć. Jedź. Jedź. O co chodzi? Przyszło przykazanie. I ono miało być Pawłowi ku żywotowi, a było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podmietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Każda forma przykazania, każda forma nacisku, każda forma korzystania z jakiejkolwiek jakby formuły prawa, rozumiecie? Ona doprowadzi do manifestacji grzechu, wskutek czego przyjdzie jakaś forma śmierci. Zrozumcie, to jest bardzo trudny temat dla przełożenia go na naszą rzeczywistość tutaj psychofizyczną, taką tutaj. Ponieważ w nasze środowisko trafia bardzo dużo różnego rodzaju zaburzonych istot. I też te zaburzone istoty ty musisz teraz jakoś prowadzić. I ty też w swoim środowisku masz mnóstwo różnych pozaburzanych ludzi. Musisz je prowadzić. Są też dzieci i tak dalej. Chcę, żebyś natomiast zrozumiał, tu nie chodzi o to, żebyś ty na wszystko wszystkim pozwalał. Żebyś ty był naiwniakiem. Tu w ogóle nie o te rzeczy chodzi. Wiecie, o co tutaj chodzi? Tu chodzi o świadomość, tak? Co przynosi życie, a co przynosi śmierć. O świadomość. Musimy funkcjonować w tej świadomości, że ludzie muszą wchodzić w głębokie zrozumienie łaski, że żadne prawo nie jest w stanie utrzymać kogoś przy życiu. Żadne prawo. One pozornie tylko będą utrzymywały przy życiu, rozumiecie? Pozornie. Pozornie. No pozorne rzeczy.
będziesz się starał nie kraść. Okej? I dopóki się nie będziesz się starał nie kraść, będziesz człowiekiem, który będzie kradł. Musisz kraść. Bo staranie się twoje, aby nie kraść, będzie cię stymulowało, aby kraść. Starasz się być niezazdrosny. Będziesz zazdrosny. Będziesz zazdrosny. Są małżeństwa, mamy, usługujemy na przykład zazdrośni. Ja mówię, dobrze, mówię, jesteś zazdrosna, jesteś mężem. Co robisz? No co robisz? Mówię tak, mówię, no, różne rzeczy. Ja mówię, dobrze, mówię, na przykład mówię, na pewno zaglądasz mu do telefonu. Prawda? No robię to. Dobrze. No to co mam zrobić? Ja mówię, nie zaglądasz. Słucham? Nie zaglądasz. Mówię, posłuchaj teraz. Mówię, do ludzi musisz mówić tak, jak Paweł mówił. Mówi, w ciele ci powiem, tak? Nie zaglądać, nie wolno ci zaglądać do telefonu komórkowego. Nie wolno ci wąchać jego ubrań. Okej? Kiedy będziesz prała jego koszulę, okej? Musisz zamykać oczy, wrzucając je do pralki. Nie możesz szukać, tak? Śladów szminki. Nie możesz wziąć tego kłaka i powiedzieć, skąd ten kłak, to nie mówi. Majtki też zamkniętymi oczami. Rozumiesz? Wszystko musisz, musisz go uwolnić od prawa, które na niego nałożyłaś. Mówię, bo nie, to on tam mnie zostawi. To niech cię zostawi nareszcie, to widocznie nie byliście dla siebie przeznaczeni, na litość boską. To niech cię zostawi, ale ty przestań te rzeczy robić. Bo prawo, które ty wprowadziłaś do jego życia, stymuluje działania grzechu. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jesteś stymulatorem grzechu do jego życia. A on będzie mistrzem kamuflażu. Mistrzem kamuflażu będzie. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez to mnie zabił. Tak więc prawo jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Chodzi o to, że wszystkie wytyczne Boże, one są prawidłowe. Wiadomo, że nie należy mordować. Wiadomo, że należy odpoczywać, a nie należy się zacharowywać. Wiadomo, że nie należy kraść. Wiadomo, że nie należy cudzołożyć. A więc są to jakie rzeczy? Rzeczy święte. Rzeczy dobre. Wiadomo, że należy się cieszyć. Wiadomo, że należy kochać. To są rzeczy święte i dobre, tak? Ale trzeba zrozumieć, że jeżeli my zaczynamy wchodzić pod wymogi tych rzeczy, i następnie też wymagać ich od innych, a pamiętaj, kiedy sam wchodzisz pod wymogi, to wymagasz też od innych. To jest bardzo proste. Ktoś mówi tak, patrz na mnie, ja taki tu jestem, ja cię nie zdradzam. To też mnie nie zdradzaj. No dlaczego? Bo ja cię nie zdradzam. A to jest już twoja osobista tragedia, powie człowiek do człowieka. Rozumiesz? Rozumiecie, o co tutaj chodzi? A dlaczego mnie nie zdradzasz? Bo to jest fajne pytanie. A dlaczego ty mnie nie zdradzasz? Co ja jestem taki Leonardo DiCaprio? Czemu ty mnie nie zdradzasz? Przecież wiecie, o co chodzi? Wiecie, że się okazuje, że te strony wielokrotnie, które nie zdradzają, tak? I one się obnoszą, że to jest takie ważne w ich życiu, że nie zdradzają. Wiecie, czemu nie zdradzają? Bo się boją. Się boją! Wcale nie są takie wierne! One się boją! Boją się! Tylko dlatego tego nie robią. Kiedyś pamiętam, to mi utkwiło na Discovery, była taka reklama. Idzie sobie w ogóle facet, na przykład, no, tam taki dżentelmen elegancki, przechodzi koło sklepu, tam globusy stały, no nie, przechodzi sobie, to w kolorach to normalnie było. I w pewnym momencie pokazany jest jego tok myślenia. Zmienia się na czarno-biały całe tło i on patrzy i taka myśl jest. Ciekawe, czy gdybym zabrał jeden, tam takie stałe małe globusiki, duże, to czy ktoś by się zorientował? Wiesz? I znowu jedzie mąż z żoną samochodem, kolorowo jest, ładnie, i ona mówi do niego, skręć w prawo. A on skręcił w lewo. I znowu robi się czarno-biały obraz i pokazane są jej myśli. Ten kretyn nigdy mnie nie słuchał. Chętnie bym go udusił.
w ogóle wiesz, o co chodzi. I wiesz, i to była mega fajna rzecz, mówi, wiesz, podświadomie, tak, jesteś przestępcą, wiesz, podświadomie, to był jakiś program, tak, podświadomie każdy jest przestępcą, nie, wiesz, a to mówi, ja nie zdradzę, no dlaczego nie zdradzasz, wiesz, dlaczego nie zdradzasz, bo jesteś nie tak pewny siebie, jak ja, nie uważasz się za tak atrakcyjnego na przykład i boisz się, że stracisz to, co masz do tej pory, po prostu. Rzadko są sytuacje, że ktoś tam, taki wiesz, moralista, który mówi, ja nie zdradzam, że on ma realnie czyste intencje. Powiem ci więcej, gdyby miał, to by nie ogłaszał tego tak naprawdę. To by nie wynosił się z tym, że on mnie zdradza. Ponieważ co to jest cały czas system prawa. Cały czas system prawa. Okay? System prawa. I Paweł z tym systemem walczył. I Paweł mówi, te prawa, one są w sobie same prawidłowe. Ale używanie tychże praw, tak, aby samodzielnie się zmienić, tak, doprowadzi nas do śmierci. I jeżeli będziemy nimi próbować zmienić innych ludzi, również doprowadzimy ich do śmierci. Wiecie, po co są te prawa? Żeby ludzie mogli spojrzeć, powiedzieć, aha, tak powinno być. A następnie szybko opuścić wzrok z tego prawa, spojrzeć na Ojca i powiedzieć, Ojcze, wiem, że to jest dobre. Ale nie mam bladego pojęcia, jak to osiągnąć. Ale dziękuję Ci, że jesteś ze mną i Ty podniesiesz mnie na ten pułap. I to się nazywa łaska. Rozumiesz? To się nazywa łaska. Ty, Boże, powiedziałeś, nie morduj, a ja, Boże, po życiu mam chęć zamordować po prostu swojego współmałżonka, bo skręcił w lewo, a nie w prawo. Boże, a Ty powiedziałeś, że choćby ktoś cudzołożył swoimi oczami, to jest cudzołożnikiem. A więc, Boże, ja jestem mordercą, ale nie chcę być mordercą. Boże, przyjmuję Twoją łaskę, podnieś mnie na pułap niebycia mordercą. Rozumiecie, do czego doprowadza Paweł? Paweł pokazuje tak naprawdę, do czego prawo służy. Ostatni fragment, zatytułowany Podwójna natura człowieka. Fragment, który jakby zamyka ten Pawłowy wywód. Wiemy bowiem, że prawo jest duchowe. Czyli do czego się odnosi prawo? To jest bardzo ważne. Do czego jest wizerunek prawa odniesiony? Do sfery duchowej, czyli my musimy to w duchu obejrzeć, a nie próbować do tego dążyć na pułapie psychofizycznym. Wiemy bowiem, że prawo jest duchowe. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, czyli ta moja psychofizyczność, tak, ma w sobie potężne odbicie grzechu. Przecież rozumiecie, nasza dusza i ciało, mimo że starej natury już nie ma w nas, ale dusza i ciało, one są zabrudzone grzechem. Tak? Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. I to jest życie chrześcijańskie. W duchu wiesz, że masz postępować inaczej. W duchu wiesz, że ma być inaczej, ale robisz inaczej. To są dwie różne sfery. Ty w duchu wiesz, jak ma być. A charyzmatycy to już w ogóle wiedzą wszystko. No i wszystko wiedzą. Ja wszystko wiem, jak ma być. Ale wykonania brak. A jeśli, teraz zobaczcie, a jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Czyli jeśli ja coś robię, Paweł mówi, ale w duchu wiem, że to nie jest dobre, tak? To zgadzam się z Bożym prawidłem. Zgadzam się z tym prawem. Ja zgadzam się z tym. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Szok. On się rozdwoił. Zobaczcie, co to znaczy. Jeżeli ty uznasz, że ty to jesteś duch i ty w duchu wiesz doskonale, jak rzeczy mają wyglądać, to jeżeli upadniesz, posłuchaj, to nie czynisz już tego ty. To nie ty. Bóg ci nie ma tego za to w ogóle. To nie ty. Jeżeli coś w tobie zgrzyta, to jest to religia. A jeżeli odczuwasz w tej chwili wolność, to znaczy, że na to czekałeś. Na to ci było potrzebne. Posłuchaj.
A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, czyli w ciele moim, czyli w mojej psychofizyczności, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję w sobie zatem prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma mnie się złe. Chrześcijanin wielokrotnie im bardziej chce, tak? Im bardziej chce czynić dobrze, tym bardziej czyni źle. Rozumiesz? On to, takie prawo jest, rozumiesz? Mówi, odnajduję w sobie takie prawo. Im bardziej się staram, tym bardziej mi nie wychodzi. Takie prawo w sobie znalazłem. Ja to prawo w sobie odnalazłem. Znalazłem takie prawo w sobie, które Paweł odkrył 2000 lat temu. Ja potem odkryłem też w sobie. Wiecie, co w ogóle postanowiłem? Że nie będę się starał. Odkryłem to prawo, bo ja staram się. Staram się, nadskakuję jakiejś sytuacji, staram się, latam wokół tego, latam, przychodzi konsekwencja. Ja w ogóle wiem, jak powinno wyglądać. Rozumiesz? Zgodnie z moim staraniem powinno wyglądać, że tak, tak, tak i tak. Jestem pragmatykiem, rozumiesz? To jest poukładane we mnie, człowieku, jak w tabliczce mnożenia. Jest inaczej. Dlaczego? Paweł mówi, no takie prawo. Im więcej się starasz, tym mniejszy efekt. Odwrotnie proporcjonalne. Zamiast wprost proporcjonalne, normalnie jak należy w tym świecie psychofizycznym, wprost proporcjonalne, im więcej wkładam, tym więcej wyjmuję. I teraz posłuchaj, w kościołach tego uczą. Im więcej włożysz, tym więcej wyjmiesz. Taki biznes chcą zrobić. Nie rozumieją, że ludzi ładują, rozumiesz? Pod diabelskie koła. Bo ludzie z tą myślą, że im więcej włożą, tym więcej wyjmą, ok? Zaczynają mieć potężne problemy życiowe. Potężne problemy. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym. Ale w członkach moich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. I teraz zobaczcie, piękne słowa. Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? Czyli co robi Paweł? Jak on konkluduje? Jak on to zamyka? On mówi tak. Doszedłem do wniosku, że jakakolwiek moja walka o to, aby być lepszym człowiekiem, nie ma najmniejszego sensu. W związku z tym przestaję walczyć o to i zwracam się do kogoś. I 25 werset. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Nie wiem, czy rozumiecie ten werset. Zobaczcie. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. W ogóle uwielbił Boga. Podziękował. Podziękował. Za co on podziękował? Teraz zobacz, za co on podziękował. Za to, że on umysłem służy prawu Bożemu, a ciałem prawu grzechu. W ogóle szok. Paweł powiedział tak. Dziękuję Ci Boże, że w duchu wiem jak żyć, a w ciele grzeszę. Uwielbiam Cię za to. Już wiecie, dlaczego chcieli go zlinczować? Facet podziękował za to, że grzeszy w ciele. Chrześcijanom do głowy nie przyjdzie, aby zaakceptować to. A cóż, gdy mamy za to uwielbić Boga? Ale zrobił to święty Paweł, największy teolog, jakiego znał. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Tak bowiem ja sam służę umysłem prawu Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Stanął goły i wesoły powiedział, uwielbiam Cię Boże, że w duchu wiem, jak rzeczy mają wyglądać. Ale w mojej psychofizyczności grzeszę. Uwielbiam Cię Boże, że nie daję sobie rady. Wywyższam Cię za to. Niech Twoje imię będzie uwielbione Boże. I to zaczęły być moje modlitwy mniej więcej jakieś 8 lat temu. Mniej więcej 8 lat temu zacząłem tak się modlić. Zacząłem uwielbiać Boże. I za każdym razem, miesiąc po miesiącu i rok po roku, moje uświęcenie zaczęło wzrastać. Grzech zaczął się wycofywać. Ciało zaczęło słuchać ducha. Duch zaczął się rozwijać. Uwielbiłem Boga za moją bezradność. Uwielbiłem Boga. Ja dzisiaj mówię, że jestem królem. Ja dzisiaj tego uczę ludzi. Ale tylko dlatego, że mniej więcej 8 lat temu stanąłem przed Bogiem i uwielbiłem Go za to. Rozumiesz? Że jest we mnie ten potężny podział. Że w duchu króluję, a w ciele grzeszę. Nigdzie nie powiedzą Ci w Kościele, że masz uwielbić Boga za to, że grzeszysz w ciele. Ale to powiedział święty Paweł. I co mu zrobimy? Albo musimy to wydrzeć, albo musimy się z tym boksować, albo musimy to uznać. I teraz pozobacz, 8 rozdział zaczyna się. Lecz teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co się stało, kiedy Paweł uwielbił Boga? Kiedy Paweł uwielbił Boga za to, że w duchu jest królem, a w ciele jest grzesznikiem? Co się stało? Co się stało? Zamanifestowała się moc! Kiedy się zamanifestowała? Kiedy uwielbił Boga za to, że w duchu jest królem, a w ciele jest grzesznikiem. Przestał się spinać. Przestał nazywać rzeczy inaczej. Przestał nazywać dobro złem, a zło dobrem. Przestał być charyzmaniakiem, a stał się charyzmatykiem. Wtedy zadziałała Boża moc. Wtedy Święty Duch przyszedł. Dzisiaj grzech przychodzi do mojego życia. Rozumiesz? A ja się w ogóle nie spinam, aby mu stawić czoła. Nie stawiam czoła grzechowi. Kiedyś napisałem takie kazanie. Nie bój się zgrzeszyć. To strasznie doprowadziło ludzi. Jakim prawem zaprzeczasz słowu? Ja mówię, zaprzeczam słowu? Ja potwierdzam słowo. Lęk przed grzechem przyniesie śmierć. Zbagatelizowanie grzechu w ciele przyniesie zwycięstwo. Albowiem czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Rozwalił kanał energetyzujący ciało, przez to, że potępił grzech w ciele. Wziął jedno ciało zamiast wszystkich ciał i ukarał je za wszystkie ciała. Przez to, że je ukarał za wszystkie ciała, odebrał grzechowi możliwość panowania nad ciałami, o ile człowiek jest narodzony z Bożego Ducha i ma świadomość, że jest duchem. Że jest duchem. Każde Twoje ubranie, które masz na sobie, każde Twoje ubranie, ile za nie zapłaciłeś, rozumiesz? To zwykła szmata. W ogóle musisz uznać ten fakt. To ścierka. Najpierw je kupujesz, potem je schodzisz, ok? A potem leży u Ciebie na przykład w garażu, albo na buty stoją na tym. Patrzysz na tą rzecz, och, tyle dałem za to pieniędzy. A teraz tym, proszę Ciebie, wycieram jakieś błoto. Wiesz dlaczego? Bo to szmata. Szmata. A wiesz, czym jest ciało? Ubraniem na duchu.
to zwykła szmata. I spinka na tym, że grzech przychodzi do ciała, to jest spinka na tym, że na twoje ubranko spadła kropelka jakiegoś brudu. Och, pobrudziłem się. Olej to. Do pralki. I wypij. I nie interesuj się tym. Nie rozpaczaj nad plamką. Co cię to obchodzi? Ach, taka piękna koszulka. Olać koszulkę. Wytnij dziurę, proszę ciebie, jedną tu, drugą tu, proszę ciebie. Ktoś zapyta, czemu masz dziurę w koszulce? Taki trend. Pastor Lediajew, taki człowiek z Łotwy, pastor największego kościoła na Łotwie, założył dwie różne skarpetki na nogi. To był krótki, on bardzo krótki człowiek, taki nieduży człowiek. I siedział się na biurku i lubił mieć nogi u się na biurku w gabinecie. I przyszedł tam ktoś od niego, jakiś jego doradca, i mówi, pastorze, pastor ma jedną skarpetkę, taką, drugą, taką. On dopiero się zobaczył te rzeczy, więc zobaczył te rzeczy. Taki styl. Rozumiesz, w ogóle robisz, nie podszedł do tego, nie podszedł. Ja go zacząłem, jak przyjechał tutaj do Polski, raz go widziałem tylko na konferencję, przyjechał do Polski i przed, jak go zobaczyłem, jak on przyszedł usługiwać, ktoś mówi, to jest pastor największego kościoła, mówi na Łotwie, mówi, wiesz, mówi, ludzie z rządu są u niego w kościele, a on przed taki, wiecie, jak on przyszedł? Myślałem, jak wygląda, jak mechanik samochodowy. Jakie takim swetrze przyszedł w ogóle, wiecie, mówi, pastor największego kościoła. W tamtym czasie jeszcze to mi się kojarzyło, mówię, to nie wiadomo, co to myśli. Tylko, że wiecie, on był wolny sam od siebie. Ten człowiek był wolny sam od siebie. Wolny sam od siebie, okej? Okay? Po prostu. Jak ludzie się spinali na różnych rzeczach, rozumiesz? On mówi tak, wielu ludzi się spina na służbie, a ja po prostu piszę muzykal. Muzykal pisał. Nie, takie rzeczy robił w ogóle, wiesz, pastor, nie? Albowiem, czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swojego, który przyszedł w grzesznym ciele i został ukarany. A więc Bóg załatwił za nas sprawę, rozumiecie, grzechu w ciele. Nie wolno ci się spinać na grzechu. Twoje spinanie się na grzechu będzie doprowadzało do tego, że będziesz stymulował swoją grzeszność. I wejdziesz w zawirowaną pętlę. Będziesz miał zawirowanie. Będziesz się starał być lepszy. Coś ci powiem. Przestań się starać być lepszy. W pewnych sytuacjach może ci się grunt usuwać pod nogi. Będziesz zadziwiony, tak? Rzeczami, które mogą do ciebie przychodzić. Będzie ci się wydawało, już wydawało mi się, że to załatwiłem. Powiem ci coś. Chcesz się dowiedzieć, czy załatwiłeś coś w swoim życiu? To puść ten temat. I przestań się spinać na nim. Zobaczymy, czy załatwiłeś. Ludzie mówią tak, jestem wolny od pornografii. Nie wolny. Moje pytanie. Czy jeżeli puszczę tutaj film pornograficzny, to wzbudzi to twoje zainteresowanie i podniecenie seksualne? Bo jeśli tak, to nie jesteś wolny od pornografii, tylko po prostu nie oglądasz pornografii. A to jest wielka różnica. Kiedyś rozmawiałem z alkoholikiem, przeprowadziłem go do Jezusa. Okay? I on mówi do mnie tak, ja nigdy nie będę mógł mieć, to było więzienie, nigdy nie będę mógł mieć w domu alkoholu. Ja mówię, jeżeli nie będziesz miał w domu alkoholu, to nigdy nie będziesz wolny. Musisz mieć alkohol w domu. On mówi, jak to? Ja nie mówię, żebyś pił alkohol. Ja mówię, że nie możesz przechodzić koło sklepu monopolowego i drżeć. I wzywać imienia Jezus. Panie, ale. Albo modlić się w innych językach. Nie możesz. To nie jest żadna wolność. Rozumiesz? Kiedyś jeden narkoman przekonywał mi, że jest wolny od narkotyku. Ja mówię, co masz z tyłu w kieszeni? No to nie, co masz z tyłu w kieszeni? Oni nosili takie syropy na metadonie. Wiesz? Wolny od narkotyku. Całe życie syropy na metadonie. Tak? Że jakby była metadon, to jest taka substancja psychoaktywna, w której są opiaty, takie same substancje jak w heroinie. W razie czego, gdyby był stresik, rozumiesz, to sobie pociągnie koreczek. Parę opiacików się dostanie do krwi i lecimy dalej w życie, tak? Ale my przecież nie ćpamy, tak? To nie jest wolność. To nie jest wolność.
Wolność jest wtedy, kiedy grzech jest poniżony pod Twoimi nogami. Ok? Grzech. Kiedy wziąłem wolność od narkotyków, to uświadomiłem sobie, że mogę spać w koksie, spać w kokainie, spać w niej, spać. Jeden worek tu, drugi tu, bo lubię mieć poduszkę na głowie, nie wiem jak wy. Ja tak lubię. Rozumiesz? To jest wolność, to jest wolność, wolność. I Paweł mówi tak, jeżeli chcecie wolności, to nie możecie bać się grzechu, bo grzech został potępiony w ciele w Chrystusie Jezusie. On został potępiony w ciele. Potępiony w ciele. Potępiony w ciele. Jezus przyszedł w ciele po to, żeby potępić grzech w ciele. I ogromna ilość ludzi grzeszy dlatego, że nie zrobiła sobie prawidłowej podstawy do niegrzeszenia. Bo to, o czym wam dzisiaj mówię, to jest podstawa do niegrzeszenia. Podstawą do niegrzeszenia jest przestać bać się zgrzeszyć. Podstawą do niegrzeszenia jest przestać ustanawiać sobie prawa, które pomogą nam nie grzeszyć. Podstawą do niegrzeszenia jest przestać ustanawiać sobie prawa, które nas ulepszą. Podejmuję teraz decyzję. No nowy rok się zbliża, nowy rok to już mistrzostwo świata jest teraz. Chrześcijanie, no, nowe sprawy od nowego roku, nowe sprawy, ale nowe sprawy. Nowy rok, nowe sprawy. Kretyn. Nowy rok, nowe sprawy. Prawdy inny. Inny. Biblię przeczytam, całą Biblię przeczytam. Potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Zobaczcie. Słuszne żądania prawa wykonały się w Chrystusie Jezusie, nie w nas. One się w nas nie muszą wykonywać. Chcę, żebyśmy doszli do 13 wersetu. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Zobacz. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Co definiuje człowieka cielesnego? Myślenie. Na sposób cielesny. O czym myślisz? O cielesnych rzeczach. Skoro myślisz o cielesnych rzeczach, tak? To znaczy, że chodzisz w ciele. Z drugiej strony, skoro chodzisz w ciele, myślisz o cielesnych rzeczach. To jest ze sobą bardzo ściśle związane. Albowiem prawo ciała to śmierć, a prawo ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Zobaczcie, nie może się poddać. To jest niepotrzebna walka. Niepotrzebna walka, żeby poddać prawa cielesne Bogu. Rozumiesz? Panie, zabierz moje pożądliwości. Bóg mówi, ale uspokój się. Ja dawno temu w ogóle załatwiłem ten temat. Panie, nie chcę tak pożądać. Ja mówię, ale dlaczego nie chcesz pożądać? Dlaczego ty nie chcesz? No w ciele jesteś. No jestem, jestem w ciele. No to pożądasz. Posłuchaj. Człowiek, który ma świadomość, że chodzi w duchu, nigdy nie przyjdzie do Boga i nie powie takiej rzeczy. Nigdy nie powie! Duchowy człowiek nigdy nie powie do Boga takiej rzeczy. Panie, zabierz moje pożądliwości. Dlaczego? Bo duchowy człowiek olewa pożądliwości. Olewa pożądliwości. Olewa je. Co to jest pożądliwość? Ja bo mi się chce, bo tamto, ja lecę z tym do Boga. Panie, zabierz. Panie, uwolnij. Zabierz, zabierz, zabierz. Ale po co? Palę papierosy, Panie, zabierz mi papierosy, zabierz mi papierosy, Panie, zabierz. To przychodzimy, modlę się, że Bóg mi zabrał papierosy, ale po co? Chcesz jarać? No chcesz. No chce mi się jarać. No to ciało, no ciało się chce jarać, no to normalnie. My, kim jesteś? No kim jesteś? Powiedz, kim jesteś? Jesteś ciałem, czy jesteś duchem? Ja się zawsze do świadomości ludzi dostaję. Do świadomości. Wiecie dlaczego on jara? Bo on się uważa za ciało. No bo on wstaje rano i po brzuszku zsie, no i musi kupić sobie papierosa, no musi zapalić, no musi. On jest ciałem. Bo on nie ma zbudowanej mentalności tego, że ciałem nie jest. Rozumiesz? Po prostu no nie jesteś ciałem. Bujają się z alkoholem, bujają się z takimi rzeczami. Ja, wiecie co,
nieraz widziałem w więzieniu takie rzeczy. Pił, przyszedł do więzienia, przestał pić. Raptem. Wiesz, dlaczego wódki nie było? Ty. Ty, nie było wódki. No nie ma wódki, nie ma picia. Nie miał delirki żadnej, człowieku, nic nie miał. Człowieku, raptem, że potrzęsło go dwa dni, wypił mocniejszą herbatę, bo już my lubię, zobacz, przeszło mu. Przeszło mu. Koniec. A tutaj mantykowanie, człowieku, mityngi, nie mityngi, różne rzeczy, może chlasz, nie chlasz. Mówię, wiesz, dlaczego nie chlasz? Mówię, raptem, coś ci się stało, że nie pijesz, no nic mi się nie stało. Ja mówię, to ciało. A wcześniej w ogóle uważałeś, że to musisz pić. To nie pije, nie umarłeś. Nikt nie umarł jeszcze z niepicia. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie podoba się bowiem zakonowi, nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, w Bogu podobać się nie mogą. Nie mogą. To jest niemożliwe. Nie trzeba się, nie trzeba próbować. Nie trzeba tego w żaden sposób próbować. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. On już ich w ogóle podchodzi w ten taki sposób. Mówi, jesteś narodzony z Bożego Ducha? No jesteś czy nie jesteś? Mówi święty Paweł. No jesteś, jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to jesteś w duchu. Przestań o sobie myśleć, że jesteś w ciele. Dlaczego myślisz, że jesteś w ciele? Mówi święty Paweł. Że jesteś w duchu. Narodzony jesteś? Tak. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Często ludzie tutaj mówią, bo ja sobie nie radzę, my to do piekła idziesz. Słucham? My do piekła idziesz, mówię, czego mi zawracasz w głowę? Mówię, kurczę, 6 miesięcy mnie głowę zawracasz, mówisz do mnie 6 miesięcy, że cały czas ci ciało przeszkadza. Do piekła idziesz. Nie idę do piekła, mam pewność zbawienia. Mówię, nie masz żadnej pewności zbawienia. Jaką ty masz pewność zbawienia? Pewność to ty masz taką, że ty w ciele jesteś. Bo od rana do wieczora uznajesz się za ciało. Od rana do wieczora, bo pożądam, bo z tym się nie radzę, bo z tamtym się nie radzę, bo z tamtym się nie radzę. Rozumiesz, o co chodzi? To demony, wypędź ze mnie demony. Mówię, dobrze, te demony ja już cię wypędziłem 5 razy. One zrobiły rundki po pustyni, wróciły z powrotem. Rozumiesz? I tak wracają. Mamy taki klub powrotów demonicznych. I ja je z ciebie wyrzucam, one do ciebie wracają. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie, nawet jeśli ciało jest martwe. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Zobaczcie, święty Paweł, on pokazuje nam bardzo ważną kwestię, że nasza świadomość jest początkiem wszystkiego. Początkiem. Proszę was, weźcie te rzeczy. Weźcie te rzeczy, bo te rzeczy, one mają niezmierne znaczenie, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie poza grzechem. Jeżeli nie chcemy żyć w grzechu, czyli w różnego rodzaju błędzie, którego skutkiem jest porażka, tak? To my musimy przestać bać się grzechu, musimy przestać bać się prawa, musimy przestać budować sobie bastiony prawa, musimy przestać usiłować, rozumiecie? Musimy przestać, musimy co dalej zrobić? Zaufać, że w Jezusie Chrystusie, tak? Jesteśmy nowymi stworzeniami, musimy zacząć się określać jako nowe stworzenie. Musimy uznawać triumf ducha nad ciałem, ogłaszać to od rana do wieczora, mówić tak do siebie i o sobie przez cały czas. Zmieńmy też nasze modlitwy. Przestańmy przychodzić do Boga pod tytułem Panie, pomóż mi w tym, Panie, pomóż mi w tamtym, Boże, wyswobódź mnie z tego, Boże, uwolnij mnie z tamtego. Nie, przestańmy te rzeczy robić. Po co te rzeczy mamy robić? To jest zbędna robota. To jest zbędna robota, rozumiesz? To jest tak, jak przychodzisz do Boga, jak do psychoanalityka. Niektórzy myślą, że to jest psychoanalityk, że się położysz na kozetce, weźmiesz nogi do góry. Znowu widziałem kaczuszkę, ale miała ząbki. Niestety patrzyła się na mnie. Nie wiem, co to oznacza. Może pan wie, a on już przysypia. Tak, kaczuszka, ząbki, kaczuszka. No tak, no jest kaczuszka. No jest jakaś poprawa, jednak ząbki. No w sumie, rozumiesz, o co chodzi? Z Bogiem tak ludzie rozmawiają.
to się nie tak rozmawia. I mówią, Bóg jest taki kochany, wziąłem cię na kolana. Ja mówię, i co ci zrobił? Takie coś ci zrobił Bóg? Ty uważasz, że to jest Bóg? To Bóg jest? Tak? Masz jazdy ze swoją głową. Tak? A demoniczne siły przychodzą i się nad tobą pastwią. Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, nie radzę sobie z grzechem w ciele. I bardzo dobrze, Boże. Nie będę się starał. I nie zamierzam się starać. Ty zesłałeś swojego Syna na ziemię, żeby się starał. On się postarał i On to zrobił. Boże, jestem duchem. Tak, nawet jeśli upadnę dzisiaj 40 razy, to jestem duchem. Olewam ten grzech. Olewam to, Boże, w Chrystusie Jezusie jestem wolny. I wiesz, co Ci powiem? To zacznie od Ciebie odchodzić. To zacznie odchodzić. To zacznie odchodzić. I to nie jest, tak, to nie jest jakby zgoda na to, żebyś grzeszył. Nie. To jest droga, żeby nie grzeszyć. Oto droga, żeby nie grzeszyć. Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa. Dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam, Ojcze, zrozumieć rzeczy, że Ty nas wprowadzasz, Ojcze, w to, co święty Paweł, Ojcze, pokazał już 2000 lat temu. Ojcze, dziękujemy za każde z tych słów. Ojcze, niech one teraz wpadają do naszego ducha, niech one, Ojcze, będą tam przetwarzane i przychodzą do nas jako objawienia, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jesteśmy duchami, że grzech nad nami nie panuje, że nie mamy żadnego systemu prawnego, który będzie nas wprowadzał w miejsce starania się, Ojcze. Ale przez to, że uznaliśmy, że grzech został potępiony w ciele, w Chrystusie Jezusie, staliśmy się nowymi stworzeniami. Jako nowe stworzenia ogłaszamy, że nie grzeszymy. A grzech w ciele, który się dostaje, który funkcjonuje jeszcze w ciałach naszych, on jest potępiony. On jest potępiony przez to, co się stało w Chrystusie Jezusie i on jest słaby. Ojcze, i my stajemy przed Tobą w duchu i my mamy dobre intencje, bo mamy tylko dobre intencje i zgadzamy się w naszym duchu z Twoimi prawami, z Twoimi celami i dążeniami. A nasze ciała musicie się podporządkować w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Kochani.